Hej, dzień dobry, cześć, czołem. Witam bardzo serdecznie. Zanim ruszymy z fabułą, co planowałem zrobić od początku, cześć Sebastianie. To na pewno chcę obskoczyć trochę relików. W tak zwanym międzyczasie między simami stwierdziłem, że w końcu będzie dobrym pomysłem porobienie tych fuzji generalnie. Więc jeżeli chodzi o specjalne fuzje, to te, które się dało zrobić, mam już zrobione. Reszta jest na zbyt wysoki poziom. Część demonów mógłbym mieć tak, żeby po prostu widzieć, co będzie dalej, ale ich jeszcze nie fuzjowałem. Więc generalnie nie wypełniałem kompendium ani nic takiego, żeby nie było. Po prostu te specjalne fuzje, które miałem, starałem się zrobić. Tam, gdzie się dało, oczywiście, to też połapałem sobie demony, żeby nie było. Ale to nie jest tak, że stwierdziłem, że no, zrobię sobie dosłownie wszystko, co się da, głównie dlatego, że jest po prostu za dużo roboty pierdzielenia się z tym. Nawet jeżeli bym chciał to zrobić, to o Jezu, to jest masa demonów, których jeszcze nie mam. Mamy który? 62 poziom i po tym, ile musiałem się babrać z rzeczami, mam wypełnione 56% kompendium. To nie jest dużo, to naprawdę nie jest dużo. I najbardziej mnie zastanawia, gdzie to jeszcze się podziewa. Biegać Mariana, największy progres, jaki miałem, to było do 7-8 czy 5 minut z sekundami. No i od czegoś trzeba zaczynać. To nie jest tak, że wszyscy zaczynali od tego, że ich pierwszy run to było skończenie 8-4 w jakieś nie 6 minut. Podejrzewam, że jakby Sevika zapytać, to też by powiedział, że jego pierwsze runy nie wyglądały jakoś idealnie. Teraz sobie szybkie obskoczenie relikwii na mapie, bo gdzieś wyczytałem do tego prototypa, że da się bardzo dużo zrobić na ogarnianiu ich, a one się respawnują z czasem, bodajże IRL, więc IRL albo game time, nie pamiętam. W każdym razie respawnują się po czasie, więc nie ma powodu, żeby tego nie robić. Cześć Pesku. A biorąc pod uwagę, że pewnie będę chciał jeszcze trochę z kompendium bawić, co widziałem, że jest obrzydliwie drogie, to sobie to teraz porobię i przy okazji podadam, coś podpadam. Dobra, powinienem być w stanie w miarę rozsądnie wygrywać. I tak to było na zasadzie, jak szkoda rady przejść bez jakichś major glitchy. No, to jest dobre podejście. Ja bym to traktował na zasadzie, jak wyjdzie to dobrze, jak nie to nic się nie stało. Coś ten deseń. Chyba, że miałeś jakiś plan, że nie wiem, to ma być ten run, gdzie udowadniasz sobie, że jesteś w stanie przechodzić jak miałem szybko. Dobra, relikwie, relikwie, relikwie. Te najdroższe relikwie są, z tego co pamiętam, w prawym dolnym rogu mapy. Z tej skrzynki nie mogę wziąć, bo mam pełno jackpotów. Okej, okej. Dobra, to co to nie. Skoro nie ten nozo, chyba nic nie by. A, ja ten nie przejdę, right. A czemu to ci powinienem tędy przejść? Jak się... Miałem dokładnie to samo ostatnio, jak przechodziłem Mariana. Że też miałem taki, nie no, przecież ten ósmy świat nie wygląda aż tak źle, więc nie powinienem mieć z nim jakichś większych problemów, po czym próbowałem przejść 8-4 i takie, znaczy... Ogólnie ósmy świat próbowałem przejść takie, o no, no, no. Swoją drogą, nie wiem, czy to było widać, biorąc pod uwagę, że przeklikuję te relikwie, ale za jedno takie pole z relikwiami mogę dostać jakieś 20 tysięcy maki, to jest naprawdę na tyle dużą kwotą, że chciałbym to robić w miarę często. No tutaj 8. Tutaj 4. Tylko 4-1 mówię dać, a mi 4-1 to jest etap, gdzie jedyną trudnością może być zrobienie skoku ponad rurami, z których pina nie wyskakują, moim zdaniem. Plus te ostatnie sotki. A poza tym tam raczej nie ma nic, co za bardzo może stanowić problem. Chyba, że jest coś, a w tej chwili kompletnie nie przychodzi do głowy. Dobrego 1-1. Tak próbuję sobie na szybko przypomnieć, co mogłoby złego w 8-1.
Znaczy, kurde, w 1-1. Tam nie ma nic takiego, co jest bardzo wymagające, ale jednocześnie jest parę takich miejsc, gdzie bardzo łatwo można zgubić odrobinę. Nie wiem, źle skoczyć na rurę. Źle po schodkach skoczyć, tak? To za każdym razem, jak się ogląda właśnie jakieś speedane, nie speedane, to masz takie wrażenie, że to jest wszystko takie proste, ale jednocześnie, jak się całą to spróbuję zejść, to... Po prostu w pewnym momencie tak którość próbu to jest pamięć mięśniowa, moim zdaniem. Ale dopóki się nie ma tej pamięci mięśniowej, to... Jednak są to rzeczy, które nie są oczywiste zdecydowanie. Dobra, relikwie mam porobione. Z tego co widziałem, to powinien mieć z nich jakieś 120 tysięcy. Zaczynałem od 30 tego streama, więc no... Jedno takie obejście daje mi 80 tysięcy maki, to jest naprawdę dużo. I jeszcze jedna rzecz odnośnie właśnie pieniędzy łamane na kompendium. Jeżeli będę chciał się bawić w fuzjowanie rzeczy z kompendium, to... Może to będzie serowe i w ogóle z mojej strony, ale gwarantuję wam, że zmieniam poziom trudności. Na najniższym poziomie trudności są chyba czterokrotnie niższe ceny z kompendium. I nie ma szans, żeby chciał mi się... No bo to jest czysty grind tak naprawdę, to nie jest poziom trudności w walkach, coś to jest czysty grind i... Jeżeli są zupełnie swoje kompendium, to nie ma powodu, żeby tego nie robić. Anyway, jako że wbiłem jeszcze też poziom 1, bo chyba 61 miałem ostatnio, to wpadło nam parę nowych questów. Mamy zabić Aramisaki w Ginzie, mamy pomóc Kenowi w Ikebukuro i mamy trening wirtualny. W sumie wiecie co, trening wirtualny jest zrobić w miarę łatwo tak z czapy, więc zrobimy go sobie najpierw. Questy, challenge, questy... Co wy tam ode mnie chcecie? Dajecie mi Anubica? I to mam zabić. Zabić go w 4 tury. Nie ma słabości. I każdy atak się liczy. Jakie wy macie umiejętności? Archidine, Bufudine, Zeodine. Logika nakazywałaby, że... Tylko pytanie, to czy to są cztery tury w sensie, że cztery presterny, czy cztery tury pełne tury? Spróbuję na razie... Jakby to były cztery presterny. Podejrzewam, że to nie jest to, ale sprawdzić się mogę. Cześć Sylwia. Bonk? Ba? Okej, okay, czyli on się będzie diadachanował i chodzi o 4 pełne, understandable. Czyli prawdopodobnie będę miał do zestartowania tę walkę. No well. Taki już trochę uroki tych puzli, nie puzli. I on, jeżeli dobrze widziałem, miał 5400 HP. To bardzo ciekawe. Żurek mamy jest POG. Generalnie domowe jedzenie jest bardzo POG. Magi do Laon. To będzie trzecia tura generalnie. Okej, okay, chyba już wiem w takim razie, jaki jest zamysł w tej walce. Oh.
domyślam się przynajmniej, że to jest coś takiego, że pierwsza tura to buffy, debuffy, potem ten, potem Concentrate, w trzeciej Smile Charge i w czwartej podwójnie używamy Dainów. Zgaduję, że to jest to, co twórca miał zamyślę. Ta. A jak już mówiłem, trochę uroki tego, że te questy są dosłownie na zasadzie naucz się dokładnie, co trzeba robić, a nie, że masz parę możliwości wykonania tego. Dobra, cztery tury, jada. Dobra. Ty będziesz używał Rakundy. Kurde, ja potrzebuję na Terionie, żeby nie skłamać, 55, 75, 95 many, czyli nie mogę rekundować. Concentrate. Ty potrzebujesz 89, czyli możesz Makakadze użyć. Czy ja zjebałem? Chyba tak. Nie zjebałem. Ty potrzebujesz 61, 101, czyli nie możesz. Concentrate. Mam na styk. Aż nie jestem pewien, czy ja przeżyję, jeżeli tak to będę robił. To jest też problem właśnie. Rakunda. Smile Charge. Ty robisz Smile Charge. Ty robisz Smile Charge. Chyba wiem, gdzie popełniam błąd w tej chwili. Bo teraz Impalty umrze. Muszę pasować raczej tury. Pierwsza. W sensie są demony, które nie muszą ten, które nie muszą atakować ani używać buffów na początku i one powinny pasować swoje tury. Te, które mają na styk, powinny pasować tury. Czyli tak, ty potrzebujesz 95, czyli nie możesz tak rundy, więc ty pasujesz. Ty masz 89 i 16, czyli możesz Makakadze. Ty masz na styk, więc pasujesz. Ty używasz Rakundy. Dobra. A Aramisaki i tak nie może dwa razy użyć, więc równie dobrze mogę już chyba po prostu użyć Concentrate'a. Tak, sztuczki w rękawie, jada. Ty używasz jeszcze raz Rakundy. Ty robisz Smile Charge. Ty robisz Concentrate. Ty robisz Smile Charge. Czemu on nie używa Rakundy do... Mówił się, że Nawale wcześniej używa Rakundy i to mnie trochę... zgryzło. Dobra, jeszcze raz. Na pewno to, co muszę robić, to debuffować Rakundą Słowem Enem. Tak,
Tak, tego jestem w miarę pewny. Chyba, że. Mam jeszcze jeden głupi plan, ale nie wiem, czy on zadziała. Poczekaj, to jest 895, to nie. To ty pasujesz. Ty użyja smaka kadży. Wcześniej stosowałeś odbuffowanie duży na IQS. Dobra, weź pasni. Mam głupi pomysł. I teraz go zaatakować. Żeby on nie użył Megdolonu. Nie, użyję. Tak czy siak. Niedobrze. Myślałem, że może jeżeli tak zrobię, to nie użyję Megdolonu, ale chyba nie tym razem. No dobra. To Rakug. W sumie mogę Rakkadży użyć. Bo i tak Slaveman będzie miał potem turę jeszcze. Proszę na pewno. Znaki do pytania. Czy ja będę miał turę? To jest pytanie. No właśnie, czy ja będę miał turę? To jest pytanie na dziś. Przedmiotów w ogóle nie mam. Ale mam jeszcze demony na swapie teoretycznie. Znaczy wątpię, żeby one tutaj cokolwiek zmieniały. No może zmieniają? Nie wydaje mi się, że powinny, ale. On wygląda, jakby mógł więcej zajść się z to tak kadrze, ale. Głupie pytanie w sumie. Ile mu teraz zadam? 1100 tylko. To nie ma szans. Mam wrażenie, że moje pierwsze podejście było dużo lepsze niż kolejne. I to jest chyba najgorsze. Tak, teraz się wleczysz, wiem, wiem. On ma 5400. No dobra, czyli musimy jakąś inną strategię obmyślić na to. I have no weaknesses. Kurde, tylko tak się zastanawiam, bo mam wrażenie, że ostatnio mu zadałem mniej więcej tyle, ile trzeba było z tymi. Ze Small Charge'em. I po buffach, debuffach. Więc zastanawiam się, czy playem nie jest po prostu. Nie, no bo nie będę miał na podwójne te. Podwójne. Buffy. Halo. Hello, cześć Sevik, witam. Witam wszystkich gorąco i serdecznie. Kurde, to jest skomplikowane. Im. No, to jestem ja w tej chwili takie. Cześć Tate. Kogo my tu mamy? Wejdę na czat. Jest Sebastian, jest Pasek, jest Sylwia, jest Tate. Cześć, witam. Przynajmniej jest, którzy się witali póki co. Skończyłem główną fabułę Iconoclast. Polecam. Fajna Czy Metroidvania. polecasz tak mocno jak Eduksa? Możliwe? Jestem naprawdę pod wrażeniem. Jakby nie spodziewałem się, że aż tak mi siądzie. Kurde, jak to zrobić? Jak to zrobić?
bo jeżeli się nie będę buffował, to on po prostu mnie z Megiddonuje na śmierć. Mm. Jednocześnie potrzebuję Concentrate, Smile Charge i ten. I potem spell. What to do, bo tak, tym nie będziesz miał na drugie to. Mam ochotę go teraz strzelić tylko po to, żeby on się wyleczył, a potem zmienić demony i się buffować, ale nie wiem, czy to zadziała. Pytanie, czy ten atak zadziała, jeżeli ma się atak robić. Jaki jest problem z tym kolegą? Mam 4 turny na zabicie go, jeżeli go zaatakuję normalnie, to używa Diadachanu. Czyli muszę go zabić efektywnie w jedną turę. A jeżeli go nie atakuję, to używa Megiddonu za w tej chwili pół mojego HP. Okej. I nie mam za bardzo możliwości leczenia się. Czekaj, ty masz 55. Plus 32 to jest 87. Czyli nie możesz już tak kładzie? O ty kurwa. Czyli będziesz mógł grać swoje? Co? Nie, po prostu te wyliczenia mi się jakoś skojarzyło z tym. Z 1000. Ach, tak. 1000 bardzo fajnego, polecam. Czemuść wimy tam przy myski. Kurde, jeżeli tutaj. Zobacz na razie, jak on zareaguje na jeden ten, na jeden atak. Okej, okay, czyli po jednym ataku nic nie robi, tylko się leczy. Dobra, czyli tak, zakundujemy. Tu się zastanę, czy nie mogę się słapnąć. Na przykład w ciebie. No, tylko teraz pytanie. No właśnie, to makakadze mogło się trochę udupić. Ty potrzebujesz 61 plus 32, czyli nie masz na makakadze. Zrozumiałe? Da. Ty użyj Concentrate. Ja mogę tylko nie przeżyć z kolei. Aż nie wróć. No teraz mnie strzeli z Megiddonu. Ja mogę użyć Raku Kadży w tej turze. Da, teraz wszyscy się smelcherczują. Nawal powinien dać mi makakadże teraz. On mnie strzeli z Megiddonu i wszyscy przeżyją. Yes. On dostanie ostatnią rakundę na pysk i pytanie, czy ja go zabijam w tej turze. Powinienem. To nie było takie skomplikowane. God bless the VR simulations. Jakieś fajne nagrody chociaż? 30 kołek, spa. I nic więcej. Goddammit. Liczymy na coś więcej. Dobra, pozostałe questy, które mam są w... Nie będę negocjował po moim cupie. W Kinzie i w Ikebukuro. Co jest bliżej? To jest pytanie. Tu jest Shibuya, tu jest Ginza. Idziemy do Ginzy. Znaczy ciężko powiedzieć, że Ginza jest też jakaś specjalnie blisko, biorąc pod uwagę, jak bardzo dookoła się tam idzie.
jednocześnie Ginza jest przynajmniej w teorii tam, gdzie powinniśmy iść, to, ale więc może... może Rejkę Bukuro najpierw obleciać, żeby nie latać dwa razy. Pójdę do Rejkę Bukuro najpierw. A oblecisz? Yes! Jakkolwiek źle by to nie brzmiało, tak. Good. I tutaj gdzieś powinien być kolega od questa, jeżeli jesteśmy oczywiście w właściwej Ikebukuro, jesteśmy w właściwej Ikebukuro. Gdzie on miał być dokładnie? Przed bramkami w podziemnej dzielnicy Ikebukuro. Czy gdzieś tu? Tak, to wygląda jak to. Nie szukamy zwady, powiedział człowiek z baseballem w ręku. Jesteśmy dobrzy. My tylko pytamy, czy wszystko u was w porządku, czy ma dolega ci coś. Tak. Na jak długo nie wspomnimy, ale... Shut up, kid. Czy mogę im pomóc? Oh, thanks, mister. Spoko. Who the hell do you think you are? What the hell is Abe doing? Letting these lunatics run free. Oh, Ken. Back off, hunters. This is Ashura Kai's problem. Jeżeli jesteś w stanie go rozwiązać, to spoko, pójdę sobie. You too, hallelujah. This area is my problem. Yeah, I know. Don't give us that look, Ken. We were, It doesn't hurt to pat the wallet a little bit, right? People are already... Może nie kosztem biednych dzieci? Nie wiem. Ale co ja się znam? It's not a big deal to take a little off the top, is it? How many times do I have to tell you to leave the honest folks out of this? But check out how much they've got. The deal is we look after Ikebukuro. Dziwna definicja look after, ale co ja się znam? The deal. You make me look bad. Use your heads for once. Używajcie czego? Quit bitching already. What's wrong with taking a few things, huh? Nothing. A, czyli wam też możemy parę rzeczy zabrać? Spoko, spoko. Who the hell do you think you're talking to? Uff. Damn it! Get out okay. of my kid! Chłopca się rozsoił dosłownie. Dobra. Czy to jest w ogóle cokolwiek poważnego? Pewnie się okaże, że tak, ale jeszcze tego nie wiem. Acid Breath. Ja raz jeden w życiu mogli być jakąś PCZ walkę, prawda? Clueless. Na takim poziomie. Nie, no zazwyczaj ten... Ludzcy przeciwnicy to okej. Okay. No. Okej, okay, używałem worka, ja jestem w dupie. Ajajaj. Au, au, au. Dobra, nie jest aż tak źle, jak myślałem, że będzie. Ale nie jest też dobrze. Mogło być lepiej, powiadasz. Yep. Gwarantujecie, że nie będę używał tetakarnu? Ani trochę. Yep. Zero tetekarnu. Ashura Kaimen. To nowy robot master Ashura Kaimen. Tak, właśnie o tym samym pomyślałem. Mnie bardziej urzeka w ich designie, że chodzą z wiema spluwami i jakimiś 17 na plecach. O tak. To nie zabroni. O tak, widzę, że... Koleżanka jest równie użyteczna jak zawsze. True. Dzięki za darmowe kryty, I guess. Jeżeli mają dosłownie tylko gun ataki, to absolutnie nie przejmuję się tym, co próbują mi zrobić. Dobra, Rakonda.
buffuje sobie atak trochę, bo jak wszyscy wiemy, tylko protagonista atakuje w tej grze. No jak jako jedyny może, to dlaczego by nie? Przestańcie mnie debuffować, chuje! Ale moim głównym problemem jest to, że już nie mam many, ale to inna sprawa. Przysięgam. Granie buildem pod magię jest tak upierdliwe w Apokalipsie. Przez to jak mało masz many. Przynajmniej w teorii mam czakra poty, ale nie jestem pewien, czy chcę ich używać. Wow, darmowe śmierki. Nice. Okej, okay, wszyscy mają jeszcze zielone HP, co mi się bardzo nie podoba. A gdyby tak. Jest się podatnie Dark. To coś nowego. To tak pod siłę. Na pewno jest wygodniejsze o tyle, że umiejętności są tańsze i można atakować po prostu atakiem. Nie, za mną nie są odporni. A nawet jeżeli są, to tego aż tak nie czuć. Czy mam mamu dostąd? Mam mamu dostąd. Hello. Ja zawsze wolę grać pod magię, bo jest większa szansa, że ta film w słabości, jak używałem magii. Dobra, mam udostąp po raz kolejny, po co się mamy. Zaraz Lokiemu się ma na skończy, to mnie zaniepokoi. Cześć, Samuraju. Yo. Bo to, że Wukong nie ma many, to akurat nie zaskakuje mnie ani odrobinę. Kogo ja mogę wrzucić w sumie? O, kolejny do TC karnowania, okej, darmowy TC karny. Spada ma dużo mniej many, ale... Właśnie wygrałem pierwszego multiplayer w twierdzy. Nice! Let's go! Trochę jestem zdziwiony, że ludzie grają wciąż na multi, ale jednocześnie jest to gra o jakimś tam stabilnym community, I guess. O Boże, Dekunda, dzięki Bogu. Po tych wszystkich workerach na pewno się przyda. Z innej osoby serwer, I see. Chyba wszyscy padli. O nie! Jestem za szuraka i przegrywam. Idź się zabić. Dobra, zaraz dobiłem do 300 magii, Jezu Chryste. Byłaby wielka szkoda, gdyby te punkty absolutnie nie przekładały się na ilość many, którą mam. No okej, co my tu mamy? Agidine. Przegarnę. Wukong się wciąż nie uczy, dają. Ty się uczysz. Concentrate. Day. Gimme. Dużo level upów. Ty się uczysz buffu, daj. Zawsze w cenie. I ten LS na pewno działa na bossów, prawda? Clueless. Medupa. Gunpler. Gunpler ma. Bo jest miotem. Jak już mówiłem na początku streama, fuzjowałem sobie trochę demonów, które były do fuzjowania z specjalnej fuzji, a przez co chyba mam na myśli all of them. Asahi się nie uczy jeszcze. Reszta ludziów też się nie uczy. No, mam nadzieję, że nie pojedę mi, że teraz muszę Kenowi wpierdolić, bo dużo zasobów zużyłem. Asahi nie żyje i się nie uczy? Nie, no żyje. Jeszcze. Proponuję, jeżeli sobie po prostu poszedł.
Shut up. Najbardziej ambitna rozmowa mojego życia. Shut up. Say sorry. Say sorry. Shut up. Say sorry. Shut up. I apologize about my name. O mój Boże, kto jest za szerokają, kto przeprasza? Fajny Ken do przepraszania. Kanemada? What? I put in a request to deal with those Ashurakai guys. If guys like that would just disappear, your job would be easier, right? I don't need any help. Jeżeli nie potrzebujesz pomocy, to przynajmniej zajmij się swoimi ludźmi. True. But now I'm no different. If you write someone off like that, you never give them the chance to prove otherwise. I'll deal with it. It's my job. Ken. That's just how it is. Stay to za jakiś deep moment. Chłop po prostu ma takie. To była moja robota, wy mi nie daliście jej zrobić. Oh. Nie ma za co przepraszać. I know if you worked with you, things would be easier. Może kiedyś. I hope so. Thank you, Mr. Hunter. Nie ma sprawy. Zawsze do usług darmowych. Standardowa odpowiedź na odczepkę. Może kiedyś. Yep. Jeszcze wrócę do tematu. Oh, heavenly steak. Sukuna Hikana się niczego nie uczy. Dobra. Pójdę real quick się wyleczę, to na pewno, bo moja mana zdecydowanie ucierpia po tej walce. Muszę też chyba iść trochę kasy pozyskać. Super Mario Slave Sword plus 21-13. Nie zrobię tego. Nie będę tylko tej gry do speedrunowania. Nie potrafię tej gry normalnie przechodzić, na co tu mówić o speedrunach. Ja ostatnio oglądałem sobie jeden wyścig z GDQ z Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, w którym jednym z graczy był niejaki Keizaron. Okej. Okay. Ale ten robi po prostu any percent, czy jakiś konkretny? Robili any percent z modem na 15 kart z każdej walki, na drop 15 kart z każdej walki. Aha, nie, bo kojarzę z Yu-Gi-Oh, że było coś pokroju, że speedrun potrafił trwać gdziekolwiek między parę na... znaczy, różnica była ogromna w zależności od tego, jak się RNG ułożyło i czy to drugi on nie była ta wielka afera, że ktoś się zgłosił w ten rana, w którym manipulował RNG w sposób nie do końca legalny? Oj, nie pamiętam, wiesz? Wydaje mi się, że to drugi właśnie było... dobra, gdzie to w Ginzie było? Jeszcze Powerful Deity, Harumi Wave w Ginzie. Zgaduję, że to tędy trzeba będzie iść. Najgorsze jest to, że widziałem tego demona podczas sesji grindowania, więc teoretycznie powinienem pamiętać, gdzie on jest, ale teoria w tej chwili z praktyką bardzo mocno się rozmija. To jest region Chiyoda, więc to zdecydowanie nie jest miejsce, do którego chciałem wyjść. Jeszcze tak zastanawiam, jaki jest appeal biegów, które są bardzo mocno jakby RNG-based? I potem się rozumiem, że to jest przecież appeal, że ten pop-off, kiedy w końcu wypadnie ta jedna karta. Ja właśnie miałbym ten problem, że nie czułbym, że... Ja dobrze zrobiłem rana, tylko że akurat mi się poszczęściło. W sensie... To jest coś, co jestem w stanie przyjąć, jeżeli nie wiem, gram w jakiegoś roguelike'a czy coś, tak, że w końcu mi się trafiło dobre RNG. Ale jeżeli robię speedrana, to jednak w głowie mam takie, no chciałbym, żeby to bardziej jakoś było zależne od mojego skilla. I guess. Epa, mamy Harumi Way, tutaj będzie ten demon pewnie. Swoją drogą Aramisaki mieliśmy w dłużenie tego challenge questa, więc teoretycznie mogłem sobie zobaczyć, jakie to ma słabości, ale to by wymagało za dużo IQ, żebym to zrobił, więc już nie pamiętam. Dobra. Szybki saveik, błagin za dostępność w
5 lat, nie pamiętam. Mogła być, ale też wydaje mi się, że jeżeli była, to bardziej jako jedna z tych lokacji, do której się idzie po prostu na tak zwaną wycieczkę, a nie że się ją zwiedza osobiście. Aha. Nie, powiem szczerze, nie pamiętam w tej chwili. Piękny demon. Nie będę się jebał. Czy jesteś podatny na buffy jako czerwony demon? Nope. Cały mój misterny pan lew w gruzach. Na Zio też nie. Na Agi też nie. Jest, gra jest dosłownie niegrywalna, nie mogę już grać w grę. Demon, który nie jest podatny na moją magię. Asahi trochę obezwała, oczywiście kryt wsze... O-o. A. Aha. Rozumiem. Rozumiem. Zrozumiałe, życzę miłego dnia. Póki co to on mi życzy miłego w pierdolu. Czyli jeżeli buff otrzyma coś, co jest odporne na lód. To bardzo ważne pytanie. Mama, co? Posa, nie jestem pewien, czy to rozwiązuje moje problemy. Skakuj, Laila. Jeszcze Zan. Jest to prawda, że jeszcze Zan. Dobra, Warcry. Idą debuffy, nie ma chuja, żeby nie szły debuffy. Nie mam maka rakarnu, więc po prostu się wleczę na razie. Mam nadzieję, że tym razem nie losowo nie kryt, nie? Au. Sjowka jest trochę mocno bije w Lyle, bo to Lord Demon, I guess. Zan też nie jest słabością. Jesus! Dobra, atak powinien być już na minus... Nie, atak jest na minus 2, goddammit. Loki mi się przyda o tyle, że jest... Nie wrażliwy na... Okej, jest podatny na modo, zrobiłem postępy. Mediorama... I możemy go bić w końcu. Modo sporo zdaje. Jeszcze jeden, okej. Powinien być teraz na minus 3. I wciąż Laila obywa te 2 trzecie swojego au, HP. 2 trzecie swojego au. Alden? No dobra, jak już jesteś podatny na Mudo, to co ja ci mogę powiedzieć? Gdyby tylko istniał demon idealnie do tego stworzony. Dobra, wiem, że Laila kategorycznie odpada. A, czy ktoś jeszcze u mnie miał Mudo? Chyba nie. Anubis? Anubis ma Mudo. Anubis, słonko. Aż będzie mudowane. Mudo, Mudo, Mudo. Dobra, Sahi wróciła do życia, doskonale. Oby teraz nie została losowego kryta. Okej, to nie był losowy kryt. O, chłop mi śmilka zdejmuje. Kto normalny zdejmuje śmilki w tej grze? Nie mam. Interesujący flex. Zastanawiam się, czy mam może makakardze gdzieś, ale chyba nie. Ale mam 8 tur efektywnie. Więc to powinno jakoś miarę sprawnie iść. Śmierki można tu zdejmować? Tak, jest od tego specjalny, którego on właśnie używa, jest Magon. Tak samo jak w tamtej walce w VR-ze mieliśmy spell specjalnie na nakładanie z automatu śmierkę. Wspomniało mi się, że ten, że SMT1 miał status happy. Czy był pozytywny? Pewnie nie! Nie pamiętam. Chłopcom mi zdejmuje śmirka. Przestań zdejmować mi śmirka. Absolutnie jestem w stanie wyobrazić sobie życie, w którym status happy sprawia, że jesteś zbyt szczęśliwy, żeby atakować i nie trafiasz albo coś. Ta. Też bym się absolutnie nie zdziwił. Ale mówimy o grze, w której możesz nie trafić Rickarmem.
Ali, z czego się uczysz? Dekund, zaraz po limpie może być. Jaka jest szansa, że następna będzie Hyder Kuberama? Deku. Wow! Jakie były szanse? Tylko tutaj nie mam za bardzo zaraz czego, chyba że zaraz Taji Dai, Nambo Sandai. Medupa uczy się Gantaka. Stan Needles to jest efektywnie gorszy w Snake Fangs. Nie wiem co autor miał na myśli fuzując tego demona. A nie, czekaj. Kto mógł go fuzjować? Nie rozumiem. Czy to konsekwencje moich własnych działań? Dobra, challenge questy porobione. Chyba, że coś nowego wpadło. Nie liczę tego na negocjowanie. Nie tykam tego. Powiem tak, z ciekawości sobie wziąłem na swojej sesji grindowania. Wziąłem te abilitki do negocjacji kasy. No. Dostawałem się na jakieś 800 za jedną rundę negocjacji na demony na 50 którymś poziomie. Więc, więc uznałem, że nie, kurwa, nie tykam się tego. Dużo... Granie dużo więcej się zarabia, po prostu zbierając losowo relikwie, które leżą sami na mapie. No dobra, ile ma demonów w stoku w sumie? 21, czyli wiesz, czego mam jeszcze miejsce. Zastanawiałem się, czy będę musiał coś sfuzjować zaraz, żeby jeszcze go rekrutować nowe demony, ale nie ma problemu. O, po godzinie możemy wreszcie udawać, że robimy jakiś postęp fabularny. Niesamowite. Jestem z ciebie dumny. Ja z siebie nie. Nie no, jestem o tyle dumny, że rzeczywiście jest szansa na zrobienie postępów fabularnych. Jak tylko hordy przestaną mnie grębić. Na szczęście to hordę na jakimś 20 poziomie. Czy będzie więcej niż się? There we go. Moje kochane. Więcej niż jedna horda to... Skurwysyństwo, zgadzam się. Chcę tylko powiedzieć, że powiedziałem to bez patrzenia się na czat. Nice. Dobra. A, zapiszemy sobie. Szara komórka dzisiaj po prostu lata po czacie. Najlepiej, tak? Oni Kagura na Icebreath, wszystko lepsze niż skille, które mają nitko szans na trafienie. Choćby był to Icebreath, którego Tytan nie jest w stanie używać, choć odrobinę z sensem. Poison Gas. Aba, Tsukiji Kongenji, zobaczmy. Cześć Izabej. Miss Izabo, are you here to save Flynn? Wszyscy jesteśmy tu, by go uratować. As soon as I heard the angels were converging on Kongonji, I decided to come myself. Would you mind if I accompanied you? Sure. Of course not. We'd be a lot stronger with Miss Izabo with us. Right, Nanashi? Nie. A gdzie tam? Wybierajcie, że ona jest silniejsza ode mnie? No spójrz na te poziomy. Ich tyle. Everyone's desperate to turn Flynn to their cause. Or kill him if he refuses. I won't allow Flynn to die here. Kto by mógł zabić Flynna? Dajcie spokój. Ma lepsze spalenie, prawda? Ona ma dajne z tego spalenia. Okej, mamy nowe demony. To się prosi o rozmowę. Hello? O! Rozumiem. Tak się chcemy bawić. O!
Byłem pewien, że to wejdzie jako instakill. Słuchajcie. Tak? She's not exactly wrong, is she? Niektóre osoby God I wish that were me. Trochę tak. Ej. Czy jestem dosłownie sparaliżowany? Doskonale. Okej, okay, to... Patrzyła jak na szumowinę. Yep. Patrzyła na mnie, jakbym był najgorszym ścierwem na ziemi. Tak, otóż to. O mój Boże. Makabin! Okej, okay, rozumiem. Rozumiem. Przyjąłem wow. Do wiadomości. Wow! Impressive. Very nice. Nie, ja zrozumiałem wasz przekaz. Bardzo szybko i wyraźnie. Tylko jeszcze nie wiem, co z tym zrobię. Przysięgam, jeżeli to będzie jeszcze jeden Makabim. Okej, okay, to nie jest jeszcze jeden Makabim. Nie jeden, nie dwa. X nie może się ruszać. No co ty kurwa nie powiesz? Trzeba wezwać zero. To brzmi jak fabuła MMX3. Na bogów. Przestań. Co im przypominasz, bo nie? Chyba zmienić partę? Jak patrzę na to, co się tu czynia? Jak to było? Kto potrzebuje expa? Na pewno nie pożałuję swoich niemądrych decyzji. I nie dostanę kolejnego Makabima na pysk. Czytałem gdzieś, że Tsukiji Konganji jest bardzo ciekawą, interaktywną lokacją. Jeżeli chodzi o poruszanie się. I już widzę, że będzie fajnie. Oj tak, tak, teleporty, oj tak, tak. Balansu. Nawigowanie z teleportami nigdy nie skończyło się źle, prawda? No. Cześć Taraka. Na co cię wyglądam? Jak Sakura. Czy chcesz żyć jak ogr? Tak, już jest mogę. Ona mnie bije, prawda? Nie. O, po prostu sobie odeszła. Ale to akurat wyszło dobrze. Już to sektor F w reduksie. Najwyraźniej gorzej. Da. O cholera. Nie podałem się to, co zobaczyłem. Boże, on jeszcze żyje. Ile ty masz HP, chłopie? Przynajmniej dużo ekstra wpada, I guess. Null mind. Nie wydaje mi się, chłopie. Specjalnych skin nie mogę przenieść, niestety. Zazwyczaj tak bywa w sumie. Bufodine. Jasne, dam sobie Bufodine na Potaga. Fototama się uczy workaholic. Znacznie więcej expa po walce. Jasne, z kolei tak jesteś tylko po to, żeby zdobywać expa i nie walczyć. Zgadzam się, to jest bardzo bad. Dobra, skocz tutaj. Skoro Hikone kojarzy mi się z tym bohaterem solo z Biedronki i Channel. Nie kojarzy tu, szczerze mówiąc. To jest winda. Zanim pojadę windą, wolę zwiedzić resztę na pieszo. I najwyraźniej trafić na jakąś absolutnie okropną hordę. Greekfors. Prawie Geekfors. O kurwa. Błędy zostały popełnione. Ajajaj.
I czarny nie wszedł. Oh no. Oh no. No, co nie śmiel. Wejdź. Zastanawiałem się, jakie były szanse, że to wejdzie, ale w sumie ze śmierkiem to praktycznie gwarantowane. Dobra, Haji Dine. Yep. Gunę nie jest jakiś super, zrozumiałe. To jest okropne. Najbardziej się obawiam, że ta horda zaraz się rozmnoży. I będę bardzo żałował tego, że z nią tak walczę. A Mazionga? Okej, Mazionga też zadziała. To może pójść nie tak. Wszystko. Dosłownie... XD. Nie. Chyba potrzebuję demona do party tu i teraz. Czy ktoś u mnie miał ogień? Mam ogień. On to też nie wiemy, ale on tutaj może źle wypaść. Lock. Masz Hachidine. Dominion ma. O, Dominion ma. Maziodine. Maziodine plus. Aż oni są cholernie wytrzymali, Jezu. A oni jeszcze żyją. Dobra, Mazio, daj. Ui. Oj, jeszcze. O mój Boże. I can't, man. Aj, karamba. Aj, karambit. Kolci mnie, żeby natychmiast uciec z tej walki. Chwalić mnie, żeby zaistać się jeszcze gorszego. Odpada i wszedł. Zobaczymy na ile to było. No jak tam się reflektuje, kolegowie? Fajnie, tak? Skurwysyny. Dobra, to jeszcze raz. Kogo tu mogę wstawić i czemu Lokiego? Loki, zapraszam. No i są podnia fizyczne, czyli jest. To jest problem. Nie do końca, ale... Nie może być czwartej, prawda? Trochę nie ma czwartej. Dzięki Bogu. Jasne, ewoluuj. Tyrone! Dobra, czego się chcesz uczyć? Mahamy, jak masz Mahamona, nie wydaje mi się. Żegnam. Rakukacza, zaraz Samadhi Karma może być. Layla się uczy Makakaczy. Z tego co pamiętam, ona może mieć słabość na elektryczność, tak, bo ma ujemny ten. Nie jestem pewien, czy chcę jej dać Makakaczy. Spasuje chyba. Ja generalnie będę się już zjął. Aha. Spoko. Prostu, także powodzenia dalej ze streamem. Dzięki. Trzymajcie dzięki, że padłeś. Zapraszam jutro na Armored Core'a. Aha. Pa! Razie! Dużo poziomów. Boże, i teraz co ja mogę zrobić z tym, co mi zostało? O, nie, to mi ich z Amerykanem. Wyśmienicie. Dobra, gdzie to jest Survival Bed? Ktoś jeszcze z tej strony chyba potrzebował? Yep, Anubis. Kto i czego chce? Oddaj im bomb na resist, Elek. Może być. Więcej resistu zawsze w formie. Soma? To było bogate.
Dobra, medupa, wskakuj, atropos, wskakuj. Wiesz co, listy też wskakuj. Wezmę się media ramne. I lecimy dalej. Aczkolwiek boję się tych hold, które tutaj trafiam. Nie będę kłamał. Nice timing. Okej, czyli co podatne na ogień, na elektryczność. Czy ma dopomadzika? Yeah. I see what you did there. Chyba nie. Daj fan mi wciąż jest silny, nawet jeżeli nie jest słabością. Więc powiedzmy, że tutaj może działać. Let's go. Tak długo jak losowo nie dostaną pięści tury, to nie będzie źle. Będzie źle z tym, że skończyła mi się mana na to tego. Ale to chyba nic nowego. Jest to coś, do czego jestem przyzwyczajony. Nasiąga. Bonk. A Boże, nie jeszcze żyją? Let's go! Nie podoba mi się to, co widać, też żebyście o tym wiedzieli. Znaczy ja wiem, że to więcej expa i w ogóle, ale jednocześnie trochę się boję. Ile takich hold mogę trafić i jakoś daję sobie radzić. Okej, czwartej nie ma. Niżej poziomowe demony dostają dużo expa, meduza tutaj dwa poziomy, jedu. Poziom dla Protaga, 300 magii! Jesus Christ. Pierwszy nie uczysz swojej rzeczy, ty się uczysz Ziodine. Chętnie przygadnę Ziodine. Chyba? Mogę się nauczyć Floral Gusta teoretycznie, tylko... wczoraj lepiej. Czy ja chcę Floragasta zamiast Zandine? Te koszty many mnie zabiją, jeżeli będę chciał. Więc chyba nie. Wydaje mi się, że nie. I ten adres odpada, bo nie usypiam. Jedną obszarówkę już ma, więc chyba zresztą spasuję. Nowy czas. Okej, okay, już zaliczone. To było łatwe. Medupa się uczy Ziodine. Nice. To tam jak tam? Całkiem w porządku. Korzystam sobie z urlopu. Póki jeszcze jest. Aczkolwiek mam wrażenie, że spędzam go w najmniej ambitne sposoby, jakie tylko się da. Zapisowo się 300 razy. Najmniej ewidentnie nie było problemu, żeby zrobić to do tego czasu. Dobra, medupa i atropos lecą z mojego party. Tak mi kazał, czy to wygląda legitnie? Co tu jest? Demony. To wygląda jak lustrowe demony. Ktoś tu ma złe przeczucie. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy w siedzibie w boskich mocy, to absolutnie się nie dziwię. Tu nie przejdziemy. Tu mamy... O Boże, pożałuję tego. Może tym razem się uda.
Czym jest szczęście? Pyszcie sojusznikami. To jest moje zdanie. Pozwól mi mieć swoje zdanie. Nie odchodź, proszę. Jasne. Lifestone'y zawsze mogę dawać. Niech ci będzie. Nice. Zgadzam się, to było nice. Czy chcesz to bić? Wydaje mi się, że tak. Wiedziałem, że to się tak skończy. Miałem cichą nadzieję, że może nie, ale... Teoretycznie chciałbym pewnie jeszcze Tarakę spróbować zakutować. Ale to jakoś w tak zwanej wolnej chwili. Niekoniecznie jak ma śmirkę na sobie. Może jak zapada. To akurat szanuję bardzo. Retaliate po moim trupie. Ty się jeszcze niczego nie uczysz. Jesus. Wolno się uczyć swoich skilli. Mogę w sumie teraz zerknąć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o pozywanie. Wątpię, żeby było coś specjalnego nowego, bo to na 72 dopiero. Co jest na tych wyższych poziomach? Z początku przeczytałem to bez tej literki w środku. I zacząłem kwestionować bardzo mocno. Berserker, o, Beron. Dużo ciekawych demonów w sumie. Coś fuzuje o Berona z rzeczy, których nie chcę fuzjować, ej? A to wychodzi Takini, też z rzeczy, których jeszcze nie chcę fuzjować. Berserker? Też nie. Amut? Też nie. Młodmo? Nope. Pękła? Kod biedy. Typni Lady Marta. Jest jeszcze Anna. Też rzeczy, których nie chcę podjąć. O, Wiktor. Ktoś co? Ona nie chce podjąć Divine'ów, bo one ewoluują. To jest coś, co potencjalnie mógłbym rozważyć. Aczkolwiek jak widzę to HSP, damy to coś we mnie w środeczku umiera. Tak samo jak coś we mnie w środeczku umiera, jak widzę te wszystkie skille, których nie przekażę. Zastanawiam się, czy nie mogę po prostu zrobić tak, że walnę tu Fogbrefa. I dać jej jeszcze któregoś skilla. Na przykład Bufodańska ma tą highest platformę. Coś takiego, żeby zrobić. Lady, Megami nie zawsze są... Znaczy, nie powiedziałbym, że to jest takie skalowanie, że jedno jest wyżej niż drugie. Co mogę z Diany właśnie zrobić? Tak się zastanawiam. Athena, ale Slyly to nie chcę. Omes Anubisa to nie chcę, więc spasuję. Sukuna, Hikona może się coś zuina. Z Anubisa nie. Wterak, Sperry to nie. Kochmagoga z Isis to nie. Medupa? Wkudlaka, skinny Mekali potem. To jest coś, co mogę zważyć trochę. Tylko jednocześnie przekazywanie gun rzeczy na demona, który nie ma deksa za bardzo, więc też spasuje. Patrzę generalnie te demony, które mają w miarę niski poziom w tej chwili, czy z nich coś mogę zrobić. Orkus Futotama. Chciałbym zobaczyć, co Futotama najpierw się czegoś nauczy. A potem mogę to przemyśleć. Sarasvati Frostace.
Niby jest to opcja. Tylko zastanawiam się, czy na pewno tak to chcę. Tyle różnych buffów. Czemu nie? Cofnęłem się trochę do tyłu, jeżeli chodzi o poziomy Sarasvati, ale to też nic strasznego. Dobra, na razie starczy. Czy czepiasz się o cofanie się do tyłu? Czy to jest to, co się czepiasz? A co jeżeli ja się cofam do przodu? Co mi wtedy zrobisz? Hello? Jestem większy. Okej. Okay. Chłopco dosłownie nie przyjmuje do siebie faktów. Au. 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 Rozumiem, rozumiem. Au. On jest bardzo odporny na mu, to nie wiem, czy chcę to robić. Jednocześnie boję się o jej zdrowie. Dobra, YOLO. To Tamei nie zabije. I czemu mówię, że Tamei nie zabije? On nie jest podatny na to. Asahi, proszę. Dzięki Bogu. O mój święt. O baby. Czy też może się zbindować, kolego? Chciał się zbindować, nice. Okej, okay, podatny na Zio. To więc co robię? Bajo! Where's tyle expa? Uczysz się sabatmy? Nie wydaje mi się, kolego, że się uczysz sabatmy. Slepnie się uczysz samej karma. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony wszystkie skille, które mam, są zbyt dobre na to. I zabaw się uczyć Yarahanu. Mam ochotę wrzucić Izabotko po to, żeby ona bardziej konsekwentnie używała tego. Bardziej konsekwentnie używała media ramy, aniżeli Asahi, która ma szansę to spierdzielić koncertowo. Okej, okay, wróciłem więc to mniejsze jednak chyba. Oh no. Oh no. Ty masz bazę, ja mogę to akurat o tyle dobrze. O Boże, oni żyją jeszcze? To mi się nie podoba. O, i tylko jedna rundka. I tylko jedna rundka to jest coś, co bardzo mnie zaskakuje. Okej, okay, czyli tutaj z drugiego piętra nic nie zrobimy, czyli muszę na trzecie jechać, bo... Ten teleport wierzy się mnie z powrotem na to samo piętro, więc on efektywnie nic nie daje. Dobra, co my tu mamy? Kolejne nowe demony. Trzy nowe demony. Persefono? Jasne. Nie. Aha, rozumiem. Przejdę do wiadomości. Coś się rozkleił trochę, tak? To prawda. Dobra, weź kliknięturę. Weź Typhor mi. Nie chcę ryzykować chyba. XDD. Okej, okay, to tylko tak każe. This is fine. Czy to masz jakąś słabość? Gunę. On jest
podatny na to. Je też chuj wytrzymały. Mój święty Boże! Jak wytrzymałem można być? Na bogów. Próbowałem rozegrać to bezpiecznie, ale gra stwierdziła, że nie, ja tego nie rozgrywam. I see. Rozumiem. Dam ci flachę. Działa. To było za łatwe. Flacha zawsze działa. Jako Polacy powinniśmy wiedzieć to najlepiej. Nie musisz mnie bronić, Asahi. Ja sobie poradzę. Clueless. Okej, to mnie już za sportem tutaj. A tu mamy kolejne te... O. What's the matter? Izabo! Hey. Have you seen any Gaians here since you arrived? Nope. Why do you ask? The divine powers and the Maitreya faction. Czy przypadkiem na nasze nie ma 14 lat? I mean. Biegamy z dorosłymi ludźmi? It's like they all vanished. Like the Mary Celeste. Except we've got a pretty good theory as to what happened. Tak. And exactly what is your theory? Into Sheisha's stomach. Mass suicide. You mean Monkas? Yep. Surrendered their souls by choice. Absolutnie szaleńcy. Isn't that the craziest thing you've ever heard? Who would willingly choose that? Kultyści? The mind of a martyr is a mystery. How anyone could trust a demon? Powiedzieli ludzie używający demonów. Well, sorry for holding you up. We'll catch up after we poke around here some more. Spoko, spoko. Powodzenia. Dobra, tu mamy dwa przejścia, które są zablokowane. Drugi hol treningowy, trzecie piętro. Tu mamy teleport, w którego wejście pożałuję. Nope. Wyrzucam nie ja sam czatek. Czyli pewnie pożałuję. No mój Boże, możemy się leczyć? Tutaj przynajmniej koszty leczenia są w miarę sonne, bym powiedział. Okej, okay, czyli tak. Tu nie przejdziemy, bo mamy zablokowane. Tu nie przejdziemy, bo mamy zablokowane. Tu po prostu nic nie ma. Understandable. Dobra, mamy dwa demony, z którymi możemy pogadać. Cześć, tutaj. O czym to mówisz? Być może. Okej, okay, dam ci kasę, spoko. So long, game. Game. Fine, I get it. Ty masz chociaż ty. Pomoże memu. Albo nie, zapytamy co jest. XD. Nie mogę. Pamiętaj się, nie opłaca się pomagać nikomu. Okej. Okay. Nie opłaca się. To ty mnie atakowałeś, ale to ty kurwa dzwonisz.
To jest dosłownie, ale ty tutaj dzwonisz. O Boże, ten smok nie ma słabości. No, jest. Okej, pada jeszcze. Easy. Czy ja jestem upo dzisiaj? Bo chyba trochę tak. That's unlucky. Dobra. Lecimy z powrotem na górę. Teraz tylko, żeby się tu nie pomieszać za bardzo. Dobra, Taraka i Dapeng. Spróbujmy z Taraką. Hello. O kurwa, Makabim. Proszę nie odchodź. Jasne. Przemilczę to. Dla własnego zdrowia przemilczę to. Ja, ważne pytanie. Na co ta głupia kurwa jest podatna? No Zan. Zan raz się tym zajmę. Au! Nie wytrzymam. Guys. Guys! Zajebane skurwysyństwo. Moje ciężko zarobione pieniądze. Aha. Rozumiem. I nawet nie mogę z nimi pogadać, żeby wyjść z walki. Jesus. Nie dał się sparaliżować, to odaszuje. Co było jego osobowością? Wszystkie żywioły najwyraźniej. Au, au, au. O, to akurat ładnie wyszło, I guess. To byłby zły pomysł. Ach, proszę nie rób nic niemądrego. Bo akurat moi partnerzy mają coś do powiedzenia. Czyli te sale, że te walki te potrafią być frustrujące po prostu. Asahi dostała poziom. O, Megidola. I don't think so. Nic z tego nie chcę, przykro mi. Nie jest jednym z naszych demonów, ale jak tylko próbuję z nim gadać, to mnie wkurwia. Okej, okay, Sin Point się ma.
Pobawmy się. Aługa. Kurwysynu. Nie spodziewałem się, że rzucanie kości odstawi, że demon ucieknie, ale niech ci będzie. Jeszcze nie wszedł, goddammit. Jesus! Weź się użyjcie. Dosłownie. Dziękuję. A ludce zacznę many brakować, przez co jest to chyba zużyteczne. O Jezu, to było paskudnie słabe. Okej, tu jest jakieś jedno przejście. Okej, jeszcze nie wiem dokąd to... Nope. Moje pieniądze. Oszczędzam swoje pieniądze. Tędy nie przejdziemy tak siak, ale sobie zaznaczę na mapie, żeby nie było. Dobra, gdzie ty prowadzisz? Prowadzi mnie tu. O Boże, nie! Ja to widzę. Czy tamta nie chciała się później spotkać? Że Taraka? Wydaje mi się, że ona sobie po prostu wzięła i poszła. Chyba to se to machnę. To se tę jebaną holdę machnę. Okej, okay. Note to self, nie używać tego cholerstwa. Unlucky, bardzo unlucky. Moja drużyna w tej chwili nie jest za bardzo skrojona pod zabijanie hold. Więc ja atakuję. Cześć, Eczkutarz. Nie jest to pierwszy raz, kiedy dzisiaj getem mnie atakuje. I z każdym podejściem jest coraz gorzej, mam wrażenie. Zwłaszcza, że powoli mi się mana kończy. Nie, wszedł panik. Jop, nie widzę tego. Nie będę kłamał, nie widzę tego. Niech to będzie ostatni encounter i wszystko będzie ok. Tak sobie wmawiam, ok? Au. Oczywiście, że to nie... O, to jest ostatni. Holy shit. Dzięki Bogu. Holy duff. Nie lubię tych Almighty ataków, które są na konkretne typy demonów. Not gonna lie. I that. Ooh. Ona ma obie pledomy teraz. Well, I'll be damned. Earthquake. Może się przydać zamiast. Tetanus kata. Mam pandemic bombę od nadkładania Sika. Czy one się smują? Tak mi się wydaje. Powinny się sumować. A się też mi tak wydaje, że wszystkie takie zwykłe rzeczy się sumowały, więc nie ma powodu, żeby to się nie sumowało. Aż cholera wie z długo czasem. Weź to rozwalca. Okej, okay, mam rozwalone. Więc jest progres. Najgorsze jest to, że jak tak patrzę na to, jak mnie tej maka bimują,
to nie wiem, czy na długo mi starczy możliwości leczenia się. O, nice. Raczej. A nie, to jest to, co cofnie się tutaj. Okej, okej. Czaję, już czaję, już czaję. Chcesz do mnie dołączyć chyba? Okej. Pamiętajcie, dbanie flachy działa. When in doubt, flacha. Nie, wszedł instant kill niestety. Jezu, przestań dodżować. No teraz to już na pewno będzie dożyło. Albo i nie. Dobra, jest podejrzewany. Zdechnąłbym, gdyby wciąż dożywał. Znaczy nie zdziwiłoby mnie to, ale... Czułbym się oszukany doskonale. Dobra. Spróbujmy pójść w tę stronę. Tutaj znowu wpadnę na przeciwnika, bo go nie dowe... O, no, no, no! Cześć, to tutaj. Ale mało. Spodobało mu się noszenie kości. Żeby to zawsze było takie proste. Okej, czy on to przeżył niestety? Nie to, nie to, to. Ty żyjesz. Ty wciąż żyjesz. O. O. Jesus Christ! Dlaczego taka jest? Nie rozumiem. Ja tej grze zrobiłem, że ona taka jest. Czy ja wyglądam jak ktoś krzywdził tego? A jeżeli tego nie skrzywdziłem, to czemu ona mi to robi? Cześć, taraka. Jestem wdzięczny. Ale ja chcę zadawać się z demonami. Trochę? Martwię się o swoją przyszłość. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Yes! Mamy to. To w sumie chyba większość demonów, które tutaj spotkaliśmy tej pory. Teraz o tym myślę. I swear, gdyby on mi znowu wywiał kogoś z party, byłbym bardzo niepocieszony. Dobra, Nawar się niczego nie uczy, Gaston nie ma czego i Zabor się niczego nie uczy. O Boże. Czyli mówicie, że będę musiał wrócić całą cholerną drogę, to? O, cześć Layla, kapelat. Słuchaj, to ty ode mnie zostałaś wywiana. To nie jest tak, że ja od ciebie uciekłem. Wyobraźcie sobie właśnie świat, z którym można zabić takiego demona, jak do ciebie wraca. To było okropne. I okrutne. Uuu. Tej ekipy jeszcze nie widziałem. Anyway. Wypierdalaj. W podskokach.
Ja ma tak na to, z jakim demonem ją zawsze kojarzę, jest w tej grze bardzo słaba, mam wrażenie. Ma... say no more. Ma karakan zawsze w cenie. Ogólnie te Tetrakan i Makarakan zawsze warto jest gdzieś tam na podorędzie mieć. Dobra, to w takim razie zobaczmy, co ty chcesz. Hammerstone może być. Nihil Kloza Grand, tak? No, powiem ci, że chyba cię pojebało, dziewczynko. Niech więcej nie chcę gadać. Mam pełno demonów, od tego co widzę. Więc chyba trzeba będzie zaraz coś z tym zrobić. Tak, mackowy kurz też na go, dwa fizyczne skille niby. Chyba wolę Lyra na razie wrzucić. Zobaczmy, czy mogę coś ciekawego studiować. Ze specjalnych na pewno nie, bo to wciąż 72. Czy coś fajnego, nowego się pojawiło? Jest Czernobo. Audexa. Jest Okanomitama. Tu bym zaczekał chyba aż ten nasz Aten dostanie swoje skille. Tutaj podobnie jak przed chwilą. Na. Gemory się fuzuje z potencjalnie dwoma demonów, tak jak mam wolone. To jest. To może być play? To może być play. Skibidi. Ostatnio widzę bardzo dużo rzeczy związanych ze Skibidi Toilet i boję się. I nie jestem pewien, czy chcę. Nie chcę zagłębiać się w tą króliczą dziurę. To ty będziesz pewnie z Gmorina. Tak myślałem. To może być play potem, ale no właśnie potem. Gusian. O Jezu, ten minus 7 na Malajidan, widziałem to. Na Victor z rzeczy. Na razie nie chcę fuzjować. Ciebie mogę się fuzjować, bo jesteś z dwóch w miarę podstawowych demonów. Spada nie uważam, żeby Sansai był dobrym demonem, ale. Po prostu do sfuzjowania się nada, żeby gdzieś tam sobie siedział. Dosłownie robię w tej chwili fuzję na zasadzie nie będę z tych demonów korzystał. Ale chcę sobie zbluzować trochę miejsca w stoku. Czy pojawiło się coś nowego? Ty masz dużo deksa, ale nie stosujesz się z demonów, które miałyby deksa, więc podziękuję. Gok ma gok. Lowa Maps, Easy Sida Penga. Czym ty jesteś, Jezu? Reaper Geda. Takiego nie chcę fuzjować na razie, ma jeszcze dużo rzeczy do nauczenia się. Oberon? O, idę za Vajsevika. Na pewno się ucieszę. Flashbacki z Wietnamu. Kurde, tak się zastanawiam, bo coś bym sfuzjował, ale jednocześnie nie do końca mam z czego. Ciebie? Ze wszystkimi możliwymi statusami na planecie? Albo ze wszystkimi buffami na planecie też jest opcja? Why not both? I guess.
Yggdrasiusi. Yggdrasetta. Powiedz mi w sumie. Zerknę w sercza. Jakbym się od Lorelei, czy nie coś ciekawego powstaje. Kombo Kuten, Jarilla ma. Anatamur, Czarna Maria. O, to nielegalne, o. A mi to jest coś, co mogę ci się zważyć, jak będę miał poziom. Jakie chcesz buffy? All of them. No, no, no! To jest nielegalny Czarna Maria. Pamiętam, że ktoś kiedyś na Steamie był niezadowolony z przedstawienia tej postaci. W sensie, że uderza to jego uczucie. Mogłeś być ty. Właśnie nie chciałem mówić na 100%, bo wydawało mi się, że to był Oxide, ale... Możliwe, że mogłaś to być też ty. Znaczy nie wiem, dla mnie to jest taki trochę... Czemu mogą uwzględniać kogoś, a kogoś innego już nie, tak? Na tej zasadzie. Jeżeli mamy grę, która opiera się na jakichś mitologiach, nie mitologiach, to... Kim ja jestem, żeby decydować się, czy dany demon może być uwzględniony, czy nie? Zwłaszcza, że to nie jest tak... To nie jest tak, że twórcy sobie wymyślają demony, tak? Bo tam się to nie ma jak... XDDDDDDDD. To jedyne, co mogę odpowiedzieć. Głupie pytanie, o właśnie. To są oni tutaj sobie przedstawiają taki fanfic. Powiem tak, jeżeli chodzi o same demony, to one się biorą z wierzeń mitologii istniejących. W zdecydowanej większości. Jakieś... Podejrzewam, że dosłownie pojedyncze przypadki by były demonów, które... hasydników mamy za dużo. Które zostały zmyślone na rzecz gry. A tak to większość z nich ma... Może mieć jakieś designy, które są... wzięte... Po prostu zmyślone, tak? Ale jako tako w mitologiach istnieją. Dobra, teraz jak się tam szło z powrotem? To jest bardzo dobre pytanie. Jak się tam mogło iść? Hindusi się już naczepiali. Co ja mogę powiedzieć? Podejrzewam, że każdy by się czepiał w swoją rzecz, że tak to ujmę. Aczkolwiek jeżeli ktoś mi argumentuje, że moje jest ok, bo to, moje nie jest ok, bo to nie moja religia, a inne są ok, to, bo to nie jest moja religia, to naprawdę mam ochotę być taki komentarz, machnięcie ręki. Dobra, jak się tu szło teraz? Ma buff? No i tu nie przejdzie niestety. Czekaj, na co byłeś się podatny? Na gunę chyba? Tak, na gunę. Nie, dobrze, bo nie, nie ma jak z nim sensownie walczyć. Na pewno nie w tym składzie. Mogę to zakarnować, no na pewno.
Bo tak to w sumie idąc tą logiką można by powiedzieć, że nie powinni żadnego demona mieszać, bo ktoś może się poczuć uderzony. I co, w ogóle nie róbmy nic, bo to może kogoś urazić. Mam wrażenie, że tego powie i zmierzy świata w tym miastem. Nie jestem wielki fan. Tak, na walk. I don't think so, my dear. Lyle się uczy z Amerykanem, ale raczej nie uczy się. Tak. No to mi się nie uczy. Czyli mówicie, że mogę zamienić w tej chwili tą Atenę i Lyle. W sumie wstępnie, jeszcze się czegoś uczy. Tak, tak, tak. Gamori ma całkiem ładny setup, więc może wejść. Nie będzie jakoś super użyteczny raczej, ale setup ma ładny. Nie mogę tak zrobić. Jezu. To jest frustrujące, kiedy nie mogę użyć przerywek. Czy pani wojska zadziała? Kind of. Trochę, ale nie do końca. Przydałby mi się ktoś tam agunę na te walki, mam wrażenie. Teraka, histeraka. O mój Boże. Dobra, to wywiało. Zaraz będę musiał wyleczyć się cholestwo. To na pewno. Jezu, dużo walk będę potrzebował, tak patrzę. Critical Eye. O no. I don't think so. Jezu. Człowiek wchodzi za ruki nagę. Jumpscare. Mam buffo, daj nie. Archidine. Tak. Zandine od biedy może być. Złota rybka jest chora. To brzmi jak typowy złota rybka experience. Błagam. Traf. Goddammit. To nie było mądre. Nie pytajcie, czemu to zrobiłem, nie wiem. Ej, dzięki. Dobra, to mi jest swojej strony. Siodain. Nie, zwłaszcza on jest wytrzymały. Wiem, że ma pan się trafaj w ogóle, ale... Come on. Najgorsze jest to, że widziałem gdzieś, jak szukałem sobie Fuzji, że istnieje coś jak Horda Metatronów. I bardzo mocno kwestionowałem istnienie tego. Czy ja mam... Ja go nie mam w party. O Boże. Może uda się tylko przekonać, co? Sojusznika? Chcę być silniejszy. Jasne. Nie mam go dużo, ale... A jest on. Znaczy, mnie najbardziej przeraża, że istnieje coś jak Horda Metatronów.
Bo zazwyczaj jednak o Metatronie się myśli jako o bossie, więc jak to nagle się mówił holda Metatronów, takie... Wait. Why? dobra, muszę zgarnąć ciebie. I teraz, Jezu, czy ja szedłem tam do tyłu, czy tu do przodu? Mam ochotę powiedzieć, że tędy, ale teraz się okaże. Tak, tędy. Tylko się odwróć, odwróć się, odwróć się. O Boże, ktoś mnie goni. O no 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 no. O no 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 no. Otwieraj. Okej, mogę sobie otworzyć przejście. Mogę sobie otworzyć przejście. Kurwa! Nie, 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 nawet mi się... Ani mi się wasz. Ani mi się wasz, ty kurwo. A tylko kurwa spróbuj. I mean, to... Moje obecne położenie wcale nie jest dużo lepsze, ale... XD? I wonder where this one is going. O mój Boże, czujecie to? Słyszycie dźwięk ulatujących pieniędzy? Nie wytrzymam. Kurwe syny. Przysięgam, jeżeli jeszcze raz pójdzie Makabim. Nie chcę komentować tego, co się stało. Dla swojego własnego dobra nie chcę komentować tego, co się stało. Czułem się tej... Ja zaraz też będę leciał z okna, jak te gada i będziesz mnie tak traktować. Znasz co? A, czyli to jest tylko skrzynka. Czy ja przechodziłem przez te drzwi? Ewidentnie. O Jezu, nie pamiętam, gdzie ja byłem, a gdzie mnie było. To jest najgorsze w tej chwili. Mam wrażenie, że są miejsca, w których mogę tego potrzebować. I już chyba trochę rozumiem, czemu ludzie mówili, że nawigowanie po tej lokacji jest katastrofalne. Hi, Gamerem. Evangelion is a great anime. I would agree with you on that. Especially considering that's where my name comes from. Oh my. I made a goofy. Where do I go now? Gdzie teraz iść? Jest coś w tym, że przychodzą ludzie z... poza Polski i jest takie... Czy ja powinien teraz mówić cały czas po angielsku? Mm-hmm.
Pierwszy hall treningowy, bo tak, to jest zablokowane, to pamiętam. Fajn! Nie przepuścisz mnie, to będę walczyć. Wiesz, najgorsze jest to, że te kabakany też są w cholerę wytrzymałe. Intercontinental Sim. Technicznie rzeczą mówiąc, to prawda? Nie dobrze. Chod został silnięty. No better way to spend lunch. I'm glad you think of my stream that way, I guess. Pretty much a crawl walk. I don't think so. Hey, I'm gonna get even stronger. Cheater. To wygląda na mnie interesująco. A to po interesujących rzeczy. O mój święty Boże, to kosztuje 100 MP. Znaczy 100 up pointsów, nie MP. Zobaczę jeszcze raz. To mnie tu blokuje. Chcę, żebyście wiedzieli, że wrzucanie przeciwników tak tuż za rogiem jest absolutnie skurwysyńskie. Slep nie weź mnie pojścia. Bo tak, to mnie wyrzuca z powrotem tutaj. Tak, to tyle pamiętam. Idąc na trzecie piętro. Mam bardzo podobną sytuację, z tego co pamiętam. Bo tak, tu jest zablokowane, tu jest zablokowane. To mnie wyrzuca w miejsce, w którym jeszcze nie byłem. Okej. Okay. Czyli możemy jeszcze dalej robić tak zwany progres. Tu jest zablokowane. Tu nic nie ma. Tu jest demon. Ja bym się na nie wkopał. Instakill proszę? Nie chcę tej instakilla dzisiaj powiedzieć. Unlucky mocno. Przynajmniej czarny wchodzą. See you again, my name. Have a nice day. O, patrz, jakie to miłe. Spójrzcie, jakie to miłe. Leczą mnie. Czy ja go zabiję autoatakami, raczej nie. Będę musiał jeszcze raz pewnie ten. O, nieważne. Żółwiki, które leczą. Powinno być więcej takich. Dobra, tutaj jest przejście. Dzięki za giereczki, Cejek. Nie skorzystam, ale dzięki. Okej, jesteśmy w nowym miejscu. Mogę sobie oblokować ten skrócik. Tu jest teleport. A z drugiej strony jest blokada, którą chcę sobie na mapie zapisać na razie. Nie powinienem tego robić. Ale chuj. Cześć, Persefona. It's a pleasure. The fuck? Czuję się, jakby właśnie stało się coś, co nigdy nie powinno się stać w tej grze. A mnie nie będę narzekał, ale... Excuse me! Otwieraj mi skrócik. Fajn!
Będziemy się bić. Okej, nie będziemy się bić. Będziemy dostawać pierdol. O kurwa. Potęga dzisiaj widać się dzieje. Ale chyba Gina nie działało dobrze, więc ma Gina wejdzie. Sobie. Czyli ten stepem mogę normalnie bić grecką holdę. Dabbing się uczy Rakkadze i pewnie Mazandain. Właśnie Persefony nie miałem, ja z nią tylko ostatnio negocjowałem. A to, że tą mechanikę, którą opisujesz, miałem wielokrotnie na swojej sesji grindowania. Nie wytrzymam. XD. Miałem wielokrotnie podczas swojej sesji grindowania, że demony po prostu stwierdzały, że ej, słuchaj, Sonic się do ciebie dołączy, czemu nie? Czy ja chcę się z nim bić? Nie chcę, a co? Okej, chyba bardzo stracę wręcz. O kurwa. Abortuję to. Tu i teraz. Taktyczny abort po tym, jak sam zachorowałem na liżmę. Nie denerwuj się, Asahi. Złość piękności szkodzi. Czego ty chcesz, Dabbing? Powiedz mnie, Sundyne. Czy ja wyglądam na jakiegoś chorego pojeba? Ktoś na to zgodzi? Dobra, teraz tak. Tu mamy windę, jeżeli dobrze rozumiem. A tu mamy zwykły pokój. Musimy pokonać boskie moce. Tak, ja też muszę odzyskać to dla nas. Mam potwierdzenie, że Gaja nie poświęcili się dla szejszy. Nie potrzebuję olofagów. Przynajmniej ten łowca zdaje sobie sprawę, że nie możemy od tak po prostu dać się demonom. Mówi całkiem zasadnie. To jest na pierwszym. Okej, jest teleport. To już mi mówi, że to nie jest miejsce, w którym chcę być. Nie wiem, czy to sobie skrótnie odblokuje. Mogę nie. O, blokować! Okej. Już się bałem, że coś mi się tego stanie. Powinienem móc się z nim bić. Powinienem, podkreślam. Na co ty jesteś podatna, Persefono? Na Azja. Mahamon, proszę wejść. Nie do końca tam, gdzie chciałem, ale weszło, to najważniejsze. Silnie wszedł, ale nic nie szkodzi. Czy ja go zabiję teraz? Powinienem. Tak na styk chyba. Było za blisko jak na moje standardy. Madness Nails. Może ci się przydać w sumie. Zróbmy tak. Tu jest teleport. Póki mogę, to staram się nie wchodzić teleportami, ale tutaj widzę, że nie mam wielkiego wyboru. Mogę albo iść teleportem, albo zjechać na pierwsze piętro i tam patrzeć, czy czegoś nie znajdę. Spróbuję przejść się w pierwszym piętrze i tam obejść tyle, ile mogę. Bo tak, tu też jest teleport. Tu nic nie ma i tu też jest blokada. Czyli mogę się teleportować albo z tego Na bogów. Czemu mi to robicie? Gdyby to jeszcze był atak w zaskoczenie, to już mogłabym chyba rzucił czymś. Nie wiem, jakoś zaskakująco często demony mi się dosłownie na twarzy spawnują, tutaj mam wrażenie. I mi się to mocno nie podoba, nie będę kłamał. Oh baby. Gemory może ich zabić w sumie, jak ma śmierkę. O, nie tym razem.
Spróbujmy tym. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Rzuciło mnie to na drugą stronę tutaj, dzięki czemu mogę sobie otworzyć skrócik. Bardzo mi miło. Tutaj z kolei nie przejdę i muszę... Muszę zabić wszystko. A najlepiej zabić te cholerne demony, które będą mnie intensywnie makabimować. Nie, to jak wytrzymałem, może się być. O, dzięki za szmirkę. No, wy się tam bijcie ze sobą. Bardzo nice. Gemori. Mana Search. Znacznie zwiększy maksymalne MP. Zaraz tytanuska. Ta brzmi sądnie. Anubis się uczy Light Pleromy. Chyba będzie ok, biorąc pod uwagę, że Judgment Light. Czy ja się mogę nauczyć Judgment Lighta? Mogę się nauczyć Judgment Lighta. To jest to Sevira, tak? Chyba to zrobię, wiecie? W cyklu nie powinienem tego robić, ale... Dobra, gdzie tam mnie wywala? Nie tu, gdzie chciałem. A to sobie skróciku nie odblokowałem. A na trzecim mam odblokowany. I nie pamiętam, czy tym się teleportowałem w sumie. Chyba tak. Tam nie wyrzucę pewnie na sam początek. Jop! Przysięgam, zacznę sobie w pewnym momencie robić mapkę całej lokacji. Jezus, aż nawigowanie tutaj jest interesujące. Z tych demonów, które mam, wszyscy jeszcze czegoś się uczą, więc z tego na razie tkać nie muszę. Tędy ja teraz szedłem. Chyba tym teleportem po lewej. Tak mi się wydaje. To jest to, teraz tu tędy. I wrzuca mnie tu, więc chyba tak. Teraz idę tym. Nie, nie tym. Jadę na trzecie. Na trzecie, nie na drugie i nie anuluj. A i tu muszę iść tym dalszym teleportem. Halo. O, siema. Wciąż chcę używać design dla tur, bo nie jestem pewien, czy ich będę zabijał na tyle szybko. Fajny śmirk. Nice. Kolejna horda, zgodnie z planem. Raczej przeżyją do Turesława Mena. Yep. Nice. Kolejny poziom, 66 już. Ile dzisiaj poziomów biłem, jedno? Chyba czwarty, bo zaczynałem z 62. Dobra. To teraz robimy. Zjeżdżamy na drugie, I guess. Czy ja tym teleportem na drugim szedłem? To mnie cofnie na sam początek, prawda? Nope.
No mnie przeniosło w nowe miejsce. Tu jest teleport, który nie wiem gdzie prowadzi, ale póki mam zwiedzanie gdzieś poza teleportami, to idę poza teleportami. I nie ma innej opcji. Ramara, czyli Dain? Idzie o Dain. Dejdzie o Dain. Sięgam oni pewnego raz dostaną, jeśli tutaj mnie jest kompletnie upierdolą w ten sposób. Mam nadzieję, że nie jest zbyt szybkość dostanie. Ta. Kolejny Ziodain. Sleipnir. Czy ty się uszysz Laster Candy? Nie, deglądę. Już myślałem. To było zbyt optymistyczne, I guess. Slepniery często się w miarę uczą Laster Candy, mam wrażenie, więc nie było to takie kompletnie niczego myślenie, że może tym razem. Persefone. Wolałbym, żeby w party był jakiś demon, który aż coś robi, ale Lorelei się tego nie nadaje, bo dużo jest demonów odpornych na lód tutaj. To samo się ciebie będzie tyczyć, ty możesz wejść. Dobra, czyli tak, tu jest blokada. Tu sobie mogę odblokować. To muszę pobić chłopa. Albo raczej chłopów. Ulala. Florcast będzie dobrze to działał. Nawet znacznie. Na co koń jest podatny? Na ogień. A to łatwo będzie. A bo i nie aż tak łatwo jak myślałem. W sensie moim sojusznikiem. Dostaniemy Zendis. No i też jest ciekawa mechanika, którą odkryłem przy okazji kandydowania, że jeżeli mamy jakiegoś demona, to może on nam przestawić kogoś w zamian, że tak tujmy. Jeżeli właśnie ten film na taką sytuację... Jezu! Okej, czyli tu też jest blokada. To mnie cofnie na początek. Jestem niemalże pewien, że to mnie cofnie na początek. To też mnie cofnie na początek. Okej, to mnie nie cofnęło na początek. Nice. Otwieramy sobie przejście. Czemu ja mam bieg? O mój Boże. O mój Boże. O nie. Ja wiem, dokąd to zmierza. Guys. 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 Okej, nie było to Makabim. O ja pierdolę. Do zobaczenia za godzinę. Jak może się ruszę. Nie mogę. Guys, ja nie mogę dzisiaj. Rozumiem. Hello. Pobym się, że miałem tarak, studiowałem ją. Nie podoba mi się to. Śmiało. Jasne. XD. Nie przemyślałem tego. Zdaję sobie sprawę, że tego nie przemyślałem. Dapęk jest napalony.
O mój Boże, gdyby jeszcze Mepaca działała na bycie chorym, no to powiem, byłbym bardzo szczęśliwy. Jezu, on dojował. Dobra, no za mi się niczego jeszcze nie oczy. Kto mi umarł teraz? Przypomnijcie mnie, proszę. Umarła mi Gemori. Zapraszam z powrotem do party. Koleżanko. Nie wyklepiesz się tak łatwo. Skilla same się nie nauczyły w ogóle. A to mi odblokuje to. To mi odblokuje to. Nice. Jest to też winda, która prowadzi na kolejne piętra. O mój Boże. Odblokowujemy sobie dużą część lokacji z tego co widzę. Dobra, ich powinienem być w stanie ich w miarę sam nie zabić. Tak mi się wydaje. Na pewno nie jak będę robił głupie rzeczy. Nie odzywaj się do mnie. To akurat było zaplanowane. Proszę mnie nie bić. Może się uda. Słuchajcie, może się uda. S? Dapeng się uczy. Ma Sandine, bardzo ładnie. Szacun, szacun. Diz się uczy po smoothie, whatever. Właśnie, bo ja mam pełny ten stock i trzeba coś z tym zrobić. Już za chwileczkę coś z tym zrobię. Loki wracaj na swoje miejsce. Fuzje. Demony na wysokich poziomach. Kudlach, Czarnomaria, Beijing, Koimitsunu, M. Anubis Suin. Anubis jeszcze się czegoś uczy? Chyba nie. Anubis chyba ma już pełne skilla. Tak. Wolałbym, żeby on potencjalnie przyszedł na coś, co ma dużo magii. Beijing w sumie jest takim demonem. I guess. Jednocześnie tyle rzeczy do przekazania, a tak mało slotów. To jest tak frustrujące w tej grze czasami. Perry się jeszcze uczy i będzie potrzebowała rzeczy, których się uczy. Albo nie. Nie, tak patrzę, co mogę sfuzjować w miarę bez problemu, że tak to mówimy. Jeżeli chodzi o używane demony. Ja to ciebie bym sfuzjował z czegoś, co ma gun attacki najchętniej. A good luck. Gimekala Tauta, Gimekala Persefona. Chodź mi, żeby po prostu ciebie sfuzjować. To that's wtedy Ripela. Ripel Fizz losowy może się przydać. I tylko się zastanawiam. Isis nie chce raczej. Mam takie, że z jednej strony aż tak bardzo z tych demonów nie korzystam, a z drugiej nie chce się ich pozbywać. Weźcie człowieku, zdecyduj. To mogę zrobić na pewno. Już to. Nie wiem, co mam wam powiedzieć w tym momencie, wiecie? Czy ma jakieś skille? Nie, no jakieś na pewno ma. To najpotężniejszy slime, jakiego w życiu widziałem.
Slimes had this blastem, Jesus Christ. To powinno być nielegalne. Who this? Okej, okay, zróbmy to inaczej. Ja bym chciał cię spodziewać z tobą, to będzie Mokoi, z tobą Orias, Enku. Nic dobrego nie mogę spodziewać z tej listy, to jest najgorsze. Chyba po prostu wezmę i wpuszczę zaraz. A co zrobić z tym slime'em, to jeszcze nie mam zielonego pojęcia. Delete this? To było dosłownie delete this. Teraz jak o tym myślę. I na początek okazji. Okej, nie jest tak źle. Ach, i teraz zasadnicze pytanie brzmi, bo tu mamy teleport. I tam na dole mam. Niech stas. Czuję się tak ojebany bez mydła, Jezu Chryste. No bo jeden wszedł, to dużo, bym powiedział. Nice. I ty, do czego się uczysz? Mazandain. Mazandain za... Ogryf, I guess. Naiwnie będę... O tak. Slime już 13 poziom. I'll be damned. I da mi plus 1 do buffu, Dain. To najpotężniejszy slime mojego życia. I na początek lokacji. O, to nie jest początek lokacji. O mój Boże, ja nie chcę. Ja nie chcę tam iść. Napisz, co ty gadasz. Okej, jeżeli tam są poważne walki, to muszę też tam wejść z poważną drużyną, I guess. O czym jest moja poważna drużyna w tym momencie? To jest bardzo dobre pytanie. To chyba jest najpoważniejsza drużyna, jaką mogę w tej chwili przygotować. No. Nie, to nawet bój mnie. Czeka mnie tutaj jakiś bossarz zwolony z 7 walk. Tak, mam flashbacki po tym, co ostatnio mi zrobiono. O, odchodzi. No, cześć Odyn. Cześć Plen. Mam nadzieję, że to nie jest ten moment, o którym myślę, bo jeżeli tak, to zaraz będę żałował nie wzięcia jednego konkretnego partnera. To za posąg tam z tyłu wygląda trochę jak Memalew. Nie będę kłamał. Wygląda, jakby wszystko było w porządku. Guess that means Flynn didn't become the Divine Powers Godslayer. I kept Masakado's katana safe for you. You hold on to it. I don't need it right now. Flynn? What? Explain yourself. You're hurt. Are you okay? It's not as bad as it looks. Ja tylko trochę umieram. Brave act. But perhaps now is the time to find pity while you still can. Cześć, Krishna. I'm glad to see Odin left his mark on you. Oh, Flynn. My Godslayer. Krishna, I will kill you.
Yes, please bleed on me. You're in no shape to fight anyone. Ma trochę racji w tym, co mówi. The wounded should stay back. It's foolish to try to fight while you're wounded. Leave this to us. No more games, children. You've outlived your usefulness. O mój Boże, czy to actually walka z Kiszno? I will free this world and its inhabitants from the rule of the Creator. I swear it. I know that it is difficult for you to accept my salvation, but I will not abandon you. I will save you. O, gadają jak to jest podobnie, więc... Kojarzę, że grałem ten... Grałem kiedyś japońskim dubbingiem i chciałem zobaczyć, jak wygląda gra z angielskim. O Jezu! Yep. Najszybsze warcry mojego życia, I swear. O nie, o nie! O mój Boże. Okej, rozumiem. 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 Czyli dobrze pamiętałem. No Boże, on jeszcze ma trzy tury. Ja się zastanawiam, czy mam jakiś demony, które są w miarę odporne na te statusy, ale chyba niekoniecznie. No, nieważne. Czy ona jest skrojona pod tę walkę, czy mi się wydaje? Au. Au. Czy jest ktoś jeszcze, kto jest w miarę odporny na te wszystkie statusy? Przynajmniej na Bind i Thick by się przydało, ale zgaduję, że wymagam za dużo. Dobra, jakbym mógł tak trzy razy sobie Alutkę skopiować. A najlepiej jakby był ktoś, kto mamy patrę. Ty wyglądasz sensownie. Zapraszam. Mów mi jeszcze. O, nie podałeś to. Posłuchaj mnie. Kolego, posłuchaj mnie, kolego. Zawsze, że będę miał dwie osoby, które biją w tej walce. Jak on w ogóle wygląda z statami? O mój Boże. Ja go nie będę trafiał, prawda? Ale serio, Alice mam wrażenie, że jest dosłownie skrojona pod tę walkę przez to, jak ta walka działa. Oh yes. I tak nie chciałem się ruszać.
Galnik, pamiętam, że... O Boże, ona rzuciła DNA na siebie. O mój Boże. Ta walka jest skończona. Jest już literalnie po walce. Nie no, przesadzam oczywiście, ale Jesus Christ. Why would she do that? Dr. Godslayer. Why don't we end this meaningless fight? We're both fighting to save humanity. Polemizowałbym, że jest trochę inaczej. Off to Never Neverland? Powodzenia. Dobra, media nama, bo w Asahi przestałem wierzyć. Trochę. Nie będę kłamał. Walkai? Chyba Walkai. Dostałem się sobie nad Dekundą. Dekunda chyba będzie dobra. I swear, ta Alit kieruje mi walkę tak mocno. Zresztą nawet nie jest zabawne. Dobra, weź wypierdalaj na chwilę, bo jesteś chory. Wiem, że to źle brzmi, zdaję sobie sprawę i proszę mnie za to nie bić, ale to jest dosłownie to, co się dzieje. O mój Boże. Trochę mu się obezwało i całe szczęście. No dobra, czas na wpierdol. Generalnie z tego co kojarzę, to strategią na tą walkę jest wzięcie jako partnera tego Hallui, bo jego umiejętność pozwala blokować statusy. I przez to te wszystkie ragi są dużo mniej wkurwiające niż są. I gdybym resetował tę walkę, to prawdopodobnie bym to zrobił, no bo well, to naprawdę dużo zmienia. A z tego co pamiętam, Hallelujah używał głównie tej umiejętności, jak go miałem jako partnera. Wiadomo, wciąż wchodziłyby statusy, tak? Debuffy. Te wszystkie minusy do ataku, obrony i tak dalej. Ale... to wciąż dużo mniej upierdliwe niż użeranie się z sicknessami, nie sicknessami. Plus ja w tej walce i tak aż tak bardzo się nie buffowałem, więc Dekunda była tutaj dużo efektywniejsza niż ciągłe buffowanie się. Tak, da? This doesn't end until we defeat them too. Let's head back to Kasumi Gasaki. We should report what happened here, and we need to get Flynn patched up. About that. Oh, baby. Halt. Oh, nie. Hand over Flynn. Now. Ach, to pokonał ktoś, nie? What now? We must utilize Flynn as our messiah.
realize? You're talking about a human. Anioły, czego inaczej się spodziewałaś? We Crusaders were tasked with retrieving Flynn for Lord Merkaba. You angels have no right to interfere. You must be one of the samurai dispatched to Tokyo by Lord Merkaba. Your work is completed. Now ours begins. Chyba jest Flynna. Yeah, we owe Flynn our lives after saving us from your kind at the Sky Tower. So no, you can't have him. I've got a debt to repay. Flynn is a sign of hope for all humanity, both in Tokyo and Mikado. I won't let you just take him away. Then I have no choice. Merkaba's orders are clear. If Flynn cannot be used as our messiah, he must die in the name of Lord Merkaba. Aż naprawdę dajecie mi z rzędu walki z bossami? My orders were to kill him if I was unable to retrieve him. As you can see, he has been retrieved. I cannot let you kill him now. A samurai dares defy me? A messenger of the Lord? Yes. I am a samurai, and my code will not allow me to turn a blind eye. O Boże. Zyskuję szczątkowy szacunek do Gastona. I dispose of you disobedient worms. I will terminate Flynn as well. Ah, shit! You know what it is to fear us down to your bed. Miałem cichą nadzieję, że może jednak nie wrzucą nas do walki z dwoma bossami z rzędu. O, jak kurwa naiwny. Dada? Dobra, mamy jedno ważne pytanie. Bufu albo Mudo. Najbardziej się o Ludkę boję, bo ona pewnie się złoży bardzo mocno, jak dostanie tylko hamę na twarz. Okej, nie ważne? Okay, I guess. I was so happy after defeating the divine powers too. Now we have to deal with this. Jezu, daj walkę z tymi bossami, myślałem, że to będą przynajmniej jakieś elitki. There's still Merkaba and Lucifer to deal with. Humanity won't be free until we take them out of the picture too. This simply means our fight is not yet over. Yep. Well, we can't stay here. Let's go. O mój Boże, możemy stąd wyjść? Yes. Save. Cokolwiek by się nie działo, jebie mnie to. Zapis. Co mnie wyrzuł? Gdzie to mnie wyrzuł? Oh no. Oh no. A to pomylowanie, to ja się zastanawiam, czy ja sam siebie nie zmylowałem w tej chwili? O, nowe demony. Nice. Hello. O, never mind. Never mind. Wczytaj. Nah. Zobaczcie, czy da się stąd wyjść, bo... A! Aaa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 
Dlaczego mogę nie mieć statusu Abaddona, przyjaciele? Jak myślicie? Pamiętacie może? Bo ja chciałbym zapomnieć. Jebane skurwysyństwo, holy fuck. Dałbym, by zapomnieć cię. Uzio jebana. Winda. A, to jest na parterze?
Hold up. Hold up. Jak się stąd wychodziło? O, siema. Murmury też raczej nie będą chciały gadać. Podejrzewam, że w tej chwili dosłownie nic nie chce z nami gadać. To nie było zbyt potężne. Oczywiście, I mean... To nie jest tak, że nie chcę stąd wyjść wyjściem, okej. Okay. A mnie to wyrzuca, czyli jest. Nie pewnie taki sam błędów cały czas. Najbardziej mnie chyba niepokoi to. Ja nie mam niczego, co pozwoli mi uciec, prawda? Nope. Ah, shit. Aż one są wytrzymałe, Jesus Christ. Ta nie wyrzuca mnie tu, gdzie miałem nadzieję, że mnie wyrzuci. Obawiam się, że chyba rzeczywiście będę musiał pójść tam, gdzie mnie z początku chcieli wrzucić. Aj, rozumiem. Rozumiem go. Powerful animosity, mówisz? Yo. O mój Boże. Mogłem z tego wcześniej skorzystać po prostu. Ciekawe, czym jest to Powerful Animosity? Czyli pewnie ten. Czyli pewnie po prostu będą wszyscy chcieli teraz mnie zamordować? I don't think so. Listen here, you little shit. He is to be our messiah. I won't let you hand him over to Merkaba. So it comes to this. I shall not allow Flynn to be a pawn for the demons or the angels. Too late to regret your decision now. Przynajmniej tym razem mamy sugerowane, że to normalna walka. In before that, it's actual boss. Au, au, au. To brawo. Wiecie, że nawet bym się nie dziwił? Cześć. Co ja właśnie zrobiłem? Igda? Znaczy, poza oczywistą odpowiedzią pod tytułem popełniłem błąd. Bo to wiem. O, dobrze, akurat mieliśmy stację leczenia tuż obok. Flynn! Whenever did he become so popular? Dopiero teraz sobie zdałeś z tego sprawę, Nowel? Oh, don't worry, buddy. I'm sure it won't be hard to find someone who wants you gone too. Ha ha! Now's not the best time for jokes. Znaczy, w sumie to ja się zgadzam. Let's go, Flynn. Sorry for slowing everyone down. Don't worry yourself over there. Panie, wysolowałeś Odyna. Nie ma na co narzekać. Ej, słuchaj, dają mi darmowe leczenie? Ja miałbym z niego nie korzystać?
Kogo ja miałem w party przed chwilą? Kto to był w moim party? Nie wiem, ale będzie już Loki. Była Isis, ale będzie Loki. Hello? O kurwa. To będzie zabawne. No. Zgadnie, to będzie zabawne. O Boże. O mój święty Boże. Fajnie celują. Przydałoby mi się coś, kto ma makarakę w tej chwili. To jest takie, Alice, proszę przeżyj. To jedyne osa, proszę. Jeżeli teraz co tutaj będą pisać makarakę? Okej, nie będą. O mój Boże, to bolało. Najgorsze jest to, że ja doskonale wiem, że ja taką hordę jestem w stanie zabić w jedną turę. Jestem? Jak tak patrzę, to zaraz się zacznę zastanawiać. Okej, nieważne. Po prostu jak oni dostaną 5, to jest takie, czy ja na pewno mogę? Sundyne. Na. Pewnie Shaman Buff Undyne będzie miał na koniec. Kurwa, ten slime będzie mnie gnębił teraz do końca mojego życia. Pomoc. O, to znowu wy. Hopę lat. Powiem tak, póki to ja mam pierwszy turę, to ta horda jest dosłownie darmowa. No spójrzcie, jak się składa. To będę zaczynał się wtedy... Kiedy to nie ma pierwszej turę? I wtedy. Nie wytrzymam. Jeszcze nie wiem, czy bardziej z tą grą, czy z czym. A on nie daje mi kolejny. Jak to się stało? No w ogóle to czy nie powinienem, nie wiem, wymienić Alice z party? To jest takie, że z jednej strony powinienem, ale z drugiej strony jak widzę te wszystkie hordy. To aż jakaś część mi mówi, że nie powinien tego robić. Znaczy, co na pewno powinienem zrobić, to natychmiast wyrzucić Sleipnira z party. I to jest nienegocjowalne. To sobie otworzę skrócik. Na wszelki wypadek. What? Okej. Okay. Zaskryptowany. Nie wiem czemu, ale bawi mnie trochę, że Tyrant to jest sługa tego. Merkaby. To po prostu tak bardzo nie pasuje. Okej, okay, Rio. Ale to było łatwe. Ja to przez to się bałem, bo ta walka się pojawiła tak dosłownie znikąd. Incense, kadzidła. Możecie przestać mnie spukać? Pożałuję tego, prawda? Yep. Ale to przynajmniej Gemory się pozbędę. I guess.
A, to też blokuje. Nie pamiętam go zobaczyć w tej chwili. Au. Blokował buffy i Dark. Sam? Nie. A ja wciąż mogę... Jo. Też nie. Blokował Dark, nie próbuję. Tego na pewno zabije. Ale jego słabości to chyba nie pamiętam, I guess. I za bo się uczy czegoś Almighty. Nie pokoje mnie to. Co jest dalej? Nie wiem, ale muszę ich zabić. Hello. To jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł. A Ludka, ty nic kurwa nie robisz w tej walce. Mam nadzieję, że dajesz sobie tego sprawę. Popełniłem błąd. Może to nie był aż taki błąd. Gamori się uczy media ramy. O kurwa, media rama zostaje. To nie jest negocjowalne. Dobra, nic więcej nie przenoszę. Lila poziom, Sukuneka na poziom, Slime ty kurwo jebana. Dajesz. Aha, buffu daj ma. Slime ty kurwo jebana. Ej, zyskakuj za Gamori. Dlaczego taka ataka jest pod tym względem? Z tym wyskakiwaniem przeciwników na twarz? Na co on jest podatny? Na gun? Tak, i na hamę. Nie mam many, by the way. Niepokoi mnie to. Mocno mnie to niepokoi. Niby wystarczy, że pobiegam chwilę. Tak, wiem, że mamy iść pobiegaj w ogóle. Ale to dosłownie do tego się w tej chwili sprawdza Marin Karin. Zamiast czegokolwiek na... Ma buff od 9 plus 1. Bardzo się cieszę. Marin Karin. Nie Asahi. Demon, z którym nie mogę pogadać, nie jest jeden z moich demonów. Fine. I get it. Rozumiem. Rozumiem sugestie, po prostu sobie zapiszę. Chyba, że będzie tak straszna pretensja jak te wcześniejsze demony. Mówisz? O, genie. You're the old women from the Ring of Gaia. We heard you reclaimed our temple. So we thought we'd meet you here, Toki. Uh-huh. Toki, be a dear and kill Flynn. Ikdada. Toki, do as you're told. No. What did you say? Kill him yourself. I'm done being a puppet. Oh my Boże. I'm on his side. Toki. Toki, did you lose your mind in the ether? Yes. Do you understand what you're saying? The ether may have affected me, but I'm fully aware of what I'm doing. Do you know what you're doing? What? Ooh la la.
The goal of the Ring of Gaia was to pursue individual strength in the world of chaos. Was it not? Look at yourselves, clinging together to establish a new order. Obeying you will hinder my pursuit for chaos. Are you turning your back on the Ring of Gaia? Jeżeli tak, to szanuję. I will remain true to my belief, not yours. Very well. You can die with your friends. To the main partner. Chyba Asahi mimo wszystko. Jak dużo was jest? O Boże. Piątka cała, ej? Zrozumiałem. O kurwa. To się nie skończy dobrze. Weź już to działa. Okej. Łatwo. Modo? Nope. Modo nie działa. Mam problem, guys. Zan nie jest zbyt efektywny. Chyba, jeżeli modo nie jest za dobre, to zdecydowanie Alutka idzie w chuj. A ewidentnie modo nie było... O mój Boże, to nie może być tak głupie, prawda? To nie może być aż tak głupie, prawda? Mal? Ziąga? Okej, jednak się pozbyłem. Nie strasz tacy silni, I guess. Czy jest to, czego jeszcze nie sprawdzałem? Buffu. To też nie jest ich słabości, niestety. Wytrzymali są, nie będę kłamał. Więcej ataku. To poszło. Zobaczymy, co dalej. Ty się uczysz Acid Breath. Sam jest Sensing, co może być, I guess. Plus jeden do ziodeń wpadnie. Jest z jeden już na plus 8. Ten slime. I swear. Toki's no good to us anymore. She was always disposable. Nothing left to do than throw her away. Oh yay. The Maitreya faction is gone. Tsukiji Kongenji is ours. Mm-hmm. We have no more use for you. Die as you please. I will. To bardzo urocze. Umieraj, co chcesz. Okay. This mean you're coming with us, Toki? The Ring of Gaia believes that only the strong survive. Now that I have defeated them, they have no power over me. Okay. So you're one of us now. If that's how you want to think of it. We'll take all the help we can get. Mam dziwne podejrzenie, że to nie jest takie proste i oczywiste. I'm sure she won't be able to weigh us down. I'm cool with her joining the team and all, but... Ale. Cześć, Oksaj. Hey now,
What's wrong? We're almost out of here. Chin up, okay? Yeah, you're right. Besides, I've got more personality and know him better, and I like him more. Excuse me? It's Nanashi's decision. Maybe she's not even his type. I'm probably worrying over nothing. Plus, I once read that boys love a girl with lots of personality, so I... Okay then. Let's move on out of this hellhole. Uznam, że tego nie słyszałem. Ja nic... Kompletnie nic nie słyszałem. Co było, jak mnie nie było? Zaczęliśmy robienie challenge questów. Podobiłem sobie fuzji trochę przed streamem. Także mam wszystkie specjalne fuzje, które mam w tej chwili dostępne. Potem poszliśmy do Tsukiji Konganji, które okazało się sektorem Eridanu w pigułce, czyli dużej ilości warpów, które trzeba było zgadywać na ślepo. Flynn zajął się Odynem w męskim 1v1, po czym okazało się, że jest bardzo ciężko ranny. Jak tylko to się stało, to przyszedł Krishna i stwierdził, że dobra, Flynn jest mój. Powiedzieliśmy mu nie spierdalaj, po czym on nam powiedział hahaha, statusy na rej. Na szczęście statusy na rej nie zgwałciły na to, żebym nie mógł go pokonać, więc Krishna został pokonany. Boskie moce, przynajmniej w teorii, zostały w ten sposób pokonane i wydostaliśmy się właśnie z Tsukiji Konganji. Tak w dużym skrócie mogę opisać ostatnie 3 godziny streama. And Flynn is safe, all thanks to me. We're not safe yet. Aha. What? Kontynuuj. You. We really need to stop meeting like this. Who this? Who this? O, siema. I am Adramelic, loyal servant and sworn knight of the demon lord Lucifer. His lordship would like our messiah Flynn to stand with us now. Even the Ashurakai are helping with this one, so why don't we not make a scene, Bullshit, I'd know if the Ashurakai were in on this. Well, I'm no expert on human squabbling, but if I had to guess, your boss, he just don't trust you. He don't. I hate it. He's my boss, he's my bro, and I know he trusts me. What do you know anyway? Ooh, well now, seems I struck a nerve. Still, it matters not. We won't hand Flynn over to you. You're going to pay for what you did to Manabu and Nikari. Let's do it, Nanashi! Allow me to help with my master's revenge. What did you just call him? Monkaev? Suppose I'll just take it by force then. Siema, tym razem bez swojej holdy? Just like your two hunter friends. I'll never forgive you! Kurwa, Maci, ile można mieć walk rzędu bez możliwości wygenerowania się? Bo zaczyna mnie to niepokoić. No chyba przynajmniej tyle pamiętam. Ważne pytanie, ile z moich demonów jest podatnych na ogień? To pilne. Ty nie. Okej, okay, można gaćbie. Mam lepsze pytanie, bo sobie właśnie uświadomiłem. Jaka jest szansa, że... Okej, okay, miałam odporność na ogień. Bałem się, że jestem podatny na ogień. Czy ja mam... Nie mam tutaj workera. Będę musiał teraz trochę wrzucić z workerem, I guess. A to za chwilę. Mariusz Pucinowski, oh my. Okej, okay, Maradzie mnie nie zaboli. Okej, okay, zaboli mnie. Pani tak, nie zaboli mnie aż tak. A on ma 3 tury. O kurwa, on mnie debuffuje. Ten skurwiel mnie debuffuje. Chyba się gniewamy, kolego. Chciałem po dobroci.
you've stepped up your game. No matter. You'll make all the same mistakes, so long as you've still got that one. Come on, guys. Wait, Mega. Nie było warto. A, to mowa nie wiem, to to chciałem zrobić, I guess? Dobra, lekarza, I guess? Będę musiał zaraz wrzucić kogoś, kto ma... Workera, I swear. Powiem więcej, zrobię to chyba teraz. Kto ma u mnie workera? Ty masz workera. I nulujesz fire. Łatwo. O mój Boże. Nie pamiętałem, czy Eat Hole przypadkiem go nie leczy. To było bardzo niefortunne. Loki też zaraz chyba pójdzie w chuj. Coś czuję. Daj się, zabiję sobie jeszcze jedną rundkę taką. Że zrobię tak, zrobię buffu dine. Trzymam za słowo. Dobra, ty wypierdasz za coś, co ma mediamę. Kto u mnie ma mediamę i jest odporny na ogień? Ty nie masz mediamy? Ty masz mediamy. Zapraszam. Ciebie zapraszam, czy... No może ciebie zapraszam. Dużo demonów u mnie zaczęło mieć mediamy, tak jak o tym myślę. Proszę ciebie, bo jesteś tam na ogień. Póki ja taki nie żyję, to potrzebuję tej O Boże, to się źle skończy. Właśnie sobie uświadomiłem. Proszę. A, goddammit, myślałem, że ginę Kale trafi. Tam ginę Kale plus. Urwa. Testa. Okej, trafił. Szkoda, że dopiero za trzecim razem, ale w końcu trafił. Trzymały jest kurdysyn. Minus 2. Okej, czyli ma atak tylko na minus 2 w tej chwili. To nie jest źle. Powiem więcej, ma jeszcze normalny HP, w sensie nie na czerwono. Niepokoi mnie to. Bardzo mnie to niepokoi. Ile on ma HP, Jesus Christ? Boję się go. Kolgowie, ja się go boję. Dobra, Kabrakan wypierdalasz. Bo aż za mało many na robienie czegokolwiek. Kto jeszcze miał mediamę? Ty masz mediamę. I masz dużo więcej many. Cześć, Saki. Mam nadzieję, że nie masz nic za złe tego, że cię zostawiłem na pożarcie. Bani Asahi. Doskonale. Jezus, czy on się dalej będzie wychował? O mój Boże. I tak z jego tura. Okej, okay, Reflect. Chuj ci w dupę. Okej, okay, on jest martwy.
On jest tak martwy, jak martwy może być demon. Chyba? Unless. Okej, Hamon nie jest jego sobie niestety. Powinieneś tego spodziewać, ale równie dobrze mogłoby być tak, że... by to działało. Jak to zadziała w sumie? Ale weszło. Nice. Aczkolwiek I swear, jeżeli wrzucą mi po tym jeszcze jednego bossa, tym razem od Merkaby. Inside 20 out of 20! A teraz kurwa zdychaj. Dawaj mi go szkoda. Earthquake? Może być Earthquake. Buff tutaj plus 8, Jesus. Is it a mana search? Może się przydać w sumie. To nie zaraz czego. Zamiast... Makakadży, I guess. Czekam, aż zacznę dostawać Laster Candy. Błagam, nie mów takich rzeczy jak czas na jałki, proszę. Ja już nie chcę dzisiaj. Ja nie chcę kolejnej walki po sobie. Rest in peace, Nikari and Minabu. If every demon and angel in Tokyo's done attacking us now, o nie. We need to get Flynn someplace safe and get him stitched up. O nie. Thank you. We have to get you to the Hunter Command Center immediately. We have no choice. Treating his wounds will take precedence over returning him to Mikado. Isn't your whole job to take him to Mikado? You misunderstand. It would be unseemly to return him in this state. O mój Boże, Gaston, zaczynam mieć do ciebie resztki szacunku. Błagam, pozwólcie mi. Pozwólcie mi, błagam. Okej, okay, Izabej sobie poszła. A my pokonaliśmy boskie mosy. O mój Boże, 180 tysięcy expa. O! Media. O yes. Więcej magii. I know that. Ty się uczysz. Dekadża. Wydaje mi się, że dekadża nie będzie aż tak często przydatna, ale teoretycznie gdzieś tam nie zaszkodzi ją mieć. Doping. Ha! To ciekawa umiejętność zwiększenie maksymalnego HP. There she goes. Seems sort of relieved, didn't she? Probably because we got Flynn back, safe and sound. We kicked ass. Yep, to wszystko my. To take down Lucifer and Merkaba. Failure was simply not an option with me at the helm. Oczywiście, nawet tak było. What helm? You really should know your place. Doskonale. Wait. You could see me this whole time? Yes. You guys did great. Every inch of me aches from all that excitement. Flynn will need at least a day's rest to recover. You would do well to see to your own injuries. Tak, ja zdecydowanie w tej chwili potrzebuję odpocząć. You know, I think Gaston's finally warming up to us. Nie jestem pewien, czy tego chcę. Is there something you'd like to say to me, Hallelujah? If there is, you'd better remember to address me as Sir Gaston. Ale on nie mówi nic do ciebie, Gaston. And like that, the warmth is all gone. Nasz social link się rozwija. All this lip service and ego stroking is the kind of dependency that stops you from standing on your own. Oj, dobra, nie ma już tak, da. There's no place for you. To brzmi jak plan. Let's go, Akira.
Halo? Co za flashbacki? Halo? Monka jest? Akira Kurosu? Mój ulubiony protagonista? To im przypomina jeszcze jakieś 2,5 miesiąca do Reloaded. Jak to było? Dajcie mi zapaść sen zimowy i obudzić się 2 lutego? To byłoby optymalne. To byłoby więcej niż optymalne. Właśnie mam głupie pytanie. Nie mam nowych challenge questów. Myślałem, że może jakiś pad... O Boże, ile demo chcę ze mną gadać. Mahamo... Pojebało się? Fogbeth na null mind? I don't think so. Knockout gas mech. Display is on mech. Czakra po co? Teraz mówisz moim językiem? No i dobra, skoczmy sobie do Huntersów. Wyleczmy się. Zerknę sobie jeszcze szybko te fuzje. Co my tam mamy? Dobra, Mido. Możemy fuzjować się do Maleka. Tylko pytanie, czy to jest specjalne. Czym ty jesteś, Herald, na 93? To nie wygląda jak Metatron. To jest Alilat, to na pewno. To jest jakiś chujowy słoń, z tego co pamiętam. Ciebie nie pamiętam. Mam wrażenie, że część tych demonów mógłbym odsłonić. To będzie ten. To będzie Adamalek pewnie. Kurde, to też nie mógłbym go sfuzjować. Nie. Ogólnie dużo jest rzeczy, które mogę sfuzjować, z tego co widzę. Ale to już nie dzisiaj. Tym się dzisiaj zdecydowanie zajmuję. No dzisiaj to sobie już kończymy. No, także na dziś to było na tyle. Dzięki wam, że wpadliście. W sobotę normalnie będzie Sim Spersony. Przynajmniej planowo. Chyba, że to się wpadnie, ale to wiadomo. Nigdy nie wiadomo. Także trzymajcie się po. Cześć.